Proszę o powstanie. Odmówimy modlitwę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej raz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła imieniem Twemu, a Syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej, ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Proszę usiąść. Odczytam jeszcze nasze RODO. W związku ze zmianą ustawy o ochronie danych osobowych, tak zwane RODO, informuję, obrady sesji Rady Gminy Poronin są rejestrowane za pomocą środków audiowizualnych. Właścicielem zarejestrowanego materiału jest wójt gminy Poronin. Materiały wideo zarejestrowane podczas sesji są upublicznione na stronie www.poronin.pl. Udział w obradach Rady jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na możliwość upublicznienia wizerunku. Nie ma gwarancji anonimowości. Zanim odczytam nasz porządek, chciałem serdecznie przywitać Wysoką Radę. Stwierdzam, że na 15 radnych uczestniczy 9 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał. Witam naszych gości, witam panią Anitę Żegleń, wójta gminy Poronin. Witam naszego radcę prawnego, pana Wojciecha Gliścińskiego, witam serdecznie. Witam też pana komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem, pana brygadiera Grzegorza Worwę, witam serdecznie. I witam naszą protokolantkę Beatkę Czubińską. Szanowni Państwo radni, odczytam nasz porządek dzisiejszej sesji. Otwieram 44. zwyczajną sesję Rady Gminy Poronin z następującym porządkiem obrad. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad. W drugim punkcie przyjęcie protokołu z 43. zwyczajnej sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 25 listopada 2021 roku. W trzecim punkcie sprawozdanie z pracy wójta gminy za okres międzysesyjny. W czwartym punkcie interpelacje i zapytania radnych. W piątym punkcie podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Poronin na rok 2021. W szóstym punkcie podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poronin. W siódmym punkcie podjęcie uchwały budżetowej gminy Poronin na rok 2022. W ósmym punkcie podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Poronin. W dziewiątym punkcie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 43/299/2021 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości oraz albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W dziesiątym punkcie mamy podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 43/300/2021 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu obliczania opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy. W jedenastym punkcie podjęcie uchwały w sprawie ustalania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w artykule 70a ust. 3a punkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz form i specjalności kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Poronin. Następnie w punkcie 12 tu będziemy o zdjęciu, o wykreśleniu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i wprowadzenie nowego punktu, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości diet radnych. Tu będziemy za chwileczkę głosować nad tym punktem. W 13 punkcie podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Poronin. W 14 punkcie podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. W 15 punkcie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Poronin w latach 2022-2026 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Poronin.
W 16 punkcie podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Poranin w sprawie ustalenia minimalnej stawek za najem i dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Poranin. W 17 punkcie podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W 18 punkcie podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 w Gminie Poranin rokiem Franciszka Łukaszczyka Tadego. W 19 punkcie sprawy bieżącej. W sprawach bieżących mamy informację wójta Gminy Poranin o wynikach przeprowadzonych konsultacji dotyczących zmiany granic pomiędzy miejscowościami Murzasile i Małe Cije. Następnie sprawozdanie z pracy Rady Gminy Poranin za rok 2021. Później mamy sprawozdanie przewodniczących Komisji Spraw Stałych Komisji Rady Gminy Poranin za rok 2021. Następnie harmonogram pracy Rady Gminy Poranin na pierwsze półrocze 2022. W 20 punkcie wolne wnioski, w 21 punkcie zamknięcie obrad. Szanowni Państwo Radni, poddam pod głosowanie, kto z Państwa Radnych jest za wykreśleniem uchwały w punkcie 12 uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet Radnych. Proszę o oddanie głosu, kto się wstrzymał, kto jest przeciw. Mamy wynik głosowania. 9 radnych jest za tym, aby ten punkt 12 podjęcie uchwały wykreślić w sprawie ustalenia wysokości dla radnych. I teraz następne głosowanie do punktu 12. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem punktu 12 podjęciem uchwały w sprawie zmiany wysokości diet radnych? Macie to w druku numer 318a. Proszę o oddanie głosu, kto się wstrzymał, kto jest przeciw. Jest wynik głosowania na 9 radnych, 9 zagłosowało za przyjęciem tejże uchwały. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta. I teraz jeszcze jedno głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem takiego porządku, który odczytałem przedtem? Proszę o oddanie głosu. Kto się wstrzymał, kto jest przeciw? I mamy wynik głosowania na 9 radnych. 9 radnych zagłosowało za przyjęciem takiego porządku. Stwierdzam, że porządek przyjęty został jednogłośnie. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie protokołu z 43. Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poranin odbytej w dniu 25 listopada 2021 roku. Bardzo proszę o odczytanie protokołu radną Annę Skupień. Szanowni Państwo, Przewodniczący, Wysoka Rada, Pani Wójt, Szanowni Państwo. Zapoznałam się z protokołem z 43. Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 25 listopada 2021 roku. Stwierdzam, że protokół odzwierciedla w całości przebieg sesji. W związku z tym wnoszę o przyjęcie protokołu. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Padł formalny wniosek od radnej Anny Skupień, aby przyjąć protokół bez czytania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego protokołu? Proszę o oddanie głosu. Kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Mamy wynik głosowania na 9 radnych. 9 radnych zagłosowało za przyjęciem tego protokołu. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Szanowni Państwo Radni, z tego względu, że przedtem przywitałem gości, których mamy i Pana Grzegorza Worwę, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem, dlatego chciałbym oddać głos teraz Pani Wójt, aby wprowadziła nas w temat i później Pana Komendanta też bym prosił o zabranie głosu. Bardzo proszę. Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Komendancie.
Obecność pana komendanta dzisiaj jest u nas związana z taką bardzo miłą okolicznością i nie uprzedzając wielu faktów, to zrobi pan komendant. Chciałam tylko powiedzieć, że od właściwie wielu lat i ta polityka jest kontynuowana przeze mnie, wcześniej przez pana wójta Bronisława Stocha. Staramy się doposażać nasze straże pożarne nie tylko w dobry sprzęt, w środki takiej ochrony osobistej, w odpowiednie kombinezony, ale staramy się również, aby samochody, którymi dysponują nasze jednostki, były niezawodne, były w miarę nowe i by powodowały to, że nasi strażacy jadąc do akcji mogli się czuć pewnie, bezpiecznie i świadomie tego, że będą właściwie wykonywać swoje zadania. I staramy się co roku gdzieś wygospodarować pieniądze. Uśmiecham tutaj się w stronę pana skarbnika, bo jest to zawsze zadanie bardzo trudne przy naszym budżecie. Staramy się wygospodarować środki na to, żeby jeżeli się pojawi szansa na otrzymanie samochodu, żeby taka możliwość mogła się zrealizować w naszym samorządzie. Poprzedni rok również spowodował takie ruchy wśród naszych druhów, z naszych jednostek ochotniczych straży pożarnych. Jako pierwsza, że tak powiem, do akcji o bój o nowy samochód wystąpiła jednostka z Nowego Bystrego. Tam już się toczyły bardzo zaawansowane rozmowy. Jednakże druhowie tutaj solidarnie przypomnieli, że właściwie jednostką, która ma pierwszeństwo w ubieganiu się o pozyskanie samochodu, jest jednostka w Stasikówce. I odbyło się zebranie wszystkich jednostek naszej straży ochotniczej straży pożarnej na początku roku, burzliwe, a męskie spotkanie, na którym przezornie wyszłam z części tego spotkania, ale ustalono, że faktycznie w tym roku o samochód będzie się ubiegać OSP Stasikówka. Ale też taka była męska rozmowa, że jeżeli nie uda im się zdobyć tego samochodu, to, że tak powiem, kolejność, która została ustalona, spowoduje, że druhowie będą musieli przejść na koniec tej kolejki. Nie była to moja decyzja, ale to była solidarna decyzja wszystkich jednostek OSP. Uśmiecham się w stronę pana Wojciecha Pawlikowskiego. Czy potwierdza moje słowa? Tak. Takie były rozmowy. Druhowie z OSP przystąpili do poszukiwań samochodu, do możliwości pozyskania. Jednocześnie chciałam podkreślić, że w samorządzie zabezpieczyliśmy kwotę 300 tysięcy dla jednostki OSP w Stasikówce na to, żeby im dać ten wkład na pozyskanie samochodu. Niestety nie udało się druhom zdobyć takich możliwości. Wszyscy Państwo, którzy uczestniczycie w takich przygotowaniach do zakupu samochodu, wiecie, ile to jest wyjazdów, ile to jest wizyt, ile to jest chodzenia i tak dalej, i tak dalej. Niestety tym razem się nie udało, ale na szczęście pojawiła się taka możliwość, że w naszej Państwowej Straży Pożarnej są wymieniane samochody i bardzo dobry samochód Renault, którym w tej chwili dysponuje Państwowa Straż Pożarna, mógłby być przekazany do naszej gminy. Nie ukrywam, że sama bardzo orędowałam temu pomysłowi, bo wiedząc, że Straż Pożarna w Stasikówce mogłaby zostać na kolejnych kilka lat bez nowego samochodu, z bardzo już starym samochodem, chyba z lat 80. nawet, ucieszyłam się, że jest taka możliwość i nie ukrywam, że tutaj bardzo mocno się uśmiechałam do pana komendanta, żeby nas poważnie brał pod uwagę jako nasz samorząd, bo to nie jest też tak, że to tak łatwo dostać ten samochód, bo jest wiele jednostek zainteresowanych bardzo dobrym samochodem z Państwowej Straży Pożarnej, który do tej pory służy strażakom i którym wyjeżdżają do akcji. I tutaj zarówno zabiegi
naczelnika, prezesa OSP Stasikówka, ale też starania ze strony samorządu zaowocowały tym, że Straż Pożarna w Stasikówce już niedługo, już niebawem będzie się mogła ucieszyć tym nowym samochodem. Kamień spadł mi z serca, bo będą mieli bardzo dobry samochód, nie nowy, ale samochód bardzo dobry, którym będą mogli przez wiele lat, wierzę, wyjeżdżać do akcji, przetarty, no ale też taki potencjał w tym samochodzie, tyle akcji, tyle rzeczy udało się uratować i ja myślę, że powinni z wielkim szacunkiem podchodzić do tego samochodu, ponieważ historia tego samochodu na pewno jest chwalebna i cieszę się, że będzie, że trafi do naszej gminy, ale myślę, panie przewodniczący, że o tym to już lepiej opowie pan komendant i mam nadzieję, że potwierdzi moje słowa, że ten samochód i nie tylko ten trafi do naszej gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za wprowadzenie, pani wójt. Bardzo bym prosił pana komendanta teraz o podejście i żeby, może z tamtej strony lepiej? Z tamtej. I żeby pan komendant nam powiedział jeszcze o tych samochodach. Bardzo proszę. Szanowni państwo, przewodniczący, pani wójt, szanowni radni. Na początku, no, jest mi niezmiernie miło, że mogę wystąpić tutaj na tej sesji. Tym bardziej, że chyba jestem pierwszy raz, z tego co pamiętam, więc tym bardziej się cieszę. Po pierwsze, no, to co pani wójt jak gdyby tutaj już wstępem powiedziała, powodem mojej wizyty, no, może na początku przede wszystkim jest to, że ta ochrona przeciwpożarowa, szeroko rozumiana generalnie na terenie powiatu, ale no, myślę, że na pewno tutaj na terenie gminy jest mocno i rozwinięta i na wysokim poziomie, że z tą ochroną przeciwpożarową no, liczycie się jako samorząd, jako radni, czego dajecie przykład jak gdyby co roku w różnych kwestiach dofinansowania i innych rzeczach. To co powiedziała pani wójt, no, powodem mojej wizyty jest również tutaj ten miły akcent związany z zakupem tego sprzętu. Muszę powiedzieć, że poprzez takie działania generalnie w skali powiatu wzbogacimy się, rozdysponowanych będzie prawie 7 samochodów ratowniczo-gaśniczych. W tym właśnie dzięki tutaj zrozumieniu i przychylności pani wójt, radnych, ale też przede wszystkim między innymi jednostki OSP Stasikówka, tak naprawdę uda się przekazać 4 samochody, 2 do Państwowej Straży Pożarnej i 2 do jednostek OSP i to właśnie tutaj w gminie, w waszej gminie, gminie Poronin. Cieszy to, że to ta współpraca, to zrozumienie, począwszy od tego ogniwa jednostki OSP, w tym przypadku OSP Stasikówka, że to zrozumienie jest, że udało nam się tutaj wspólnie porozumieć co do zasadności finansowania, ekonomiki finansowania tego sprzętu, że też jednostka OSP no nie za wszelką cenę gdzieś tam oczywiście, no wiadomo każda jednostka stara się, chce mieć nowy samochód, natomiast no widzimy już taki trend i też zrozumienie wśród radnych, bo to nie dotyczy tylko tej gminy, ale innych gmin, bo na podobnej zasadzie również współpracujemy z sąsiednią gminą, w tym roku z gminą Bukowina-Taczańska, gdzie również przekażemy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Też udało nam się porozumieć wspólnie z samorządem, z jednostką, gdzie samochód bardzo dobry trafia do jednostki nie z krajowego systemu, która wiadomo, z racji też położenia gdzieś tam tych zagrożeń nie wyjeżdża może zbyt często, więc jest zasadne, żeby
samochód w bardzo dobrym stanie, używany, funkcjonował jeszcze lata i tak samo będzie tutaj w waszej gminie. Samochód, który przekażemy samochód średni Renault Midlum, przekażemy do jednostki OSP Stasikówka. To, co powiedziała pani wójt, no, samochód jest no, u nas od początku serwisowany w bardzo dobrym stanie. Myślę, że tu radny wśród was jest, który też gdzieś tam czasami coś z nim robił. Natomiast no, my też nie mogliśmy sobie pozwolić, żeby on gdzieś tam szwankował, tylko no, jest samochodem znanym i myślę, że posłuży jeszcze długo jednostce. W bardzo dobrym stanie i tej sprawności. I jeszcze raz właśnie dziękuję za to, że no, udało nam się porozumieć i ta zasadność, ta ekonomika tego finansowania, tego sprzętu, no myślę, że była bardzo racjonalna. Natomiast drugi samochód, który też, i tutaj też pragnę podziękować radnym, bo za dofinansowanie właśnie tego samochodu operacyjnego do komendy, poprzez to również trafi tutaj na teren waszej gminy. Staram się jakoś racjonalnie i sprawiedliwie dzielić i przekazywać te samochody. Fajnie się zbiegło akurat, że no jest zasadność, żeby teraz do tej gminy te samochody trafiły. Ten samochód po takiej naszej analizie też na terenie waszej gminy posiadanego sprzętu przez jednostki w zakresie tego typu samochodów, po analizie jakichś tam ubiegłorocznych czy poprzednich lat zakupów, przekazywania sprzętu w tym zakresie, no ustaliliśmy wspólnie, że gdzieś ten samochód będzie zasadny, żeby on trafił do jednostki OSP w Suchem. Myślę, że jakimś dodatkowym też tutaj z tej jednostki również pochodzi komendant gminny, czyli osoba, tak naprawdę jedna z najważniejszych pod względem ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy, która jak gdyby też no, wiąże te wszystkie jednostki OSP pod względem operacyjnym, organizacyjnym, ale również współpracy z Państwową Strażą Pożarną. Wiadomo, wiąże się to z przemieszczaniem, z dyspozycyjnością, więc no, myślę, że jest to zasadne. No i ten samochód będzie funkcjonował również jeszcze w bardzo dobrym stanie. Także no jeszcze raz jak gdyby dziękuję, a za tą właśnie odpowiedzialność, zrozumienie tego finansowania tych spraw. To, co powiedziała pani wójt, wiadomo, każda jednostka OSP chce mieć samochód nowy, natomiast no, nie zawsze uda się te pieniądze zebrać, bo no, nie ma aż tyle tych pieniędzy, żeby zaspokoić wszystkie jednostki w gminie, w powiecie. Tak też było na przykładzie jednostki OSP Stasikówka. Oni oczywiście jak najbardziej się starali, natomiast nie było perspektywy na to, żeby to finansowanie było. Były zakupy inne również. No, priorytetem gdzieś tam są te jednostki w krajowym systemie, jednostki, gdzie tam tych wyjazdów jest więcej. To położenie względem danej gminy, powiatu jest na tyle zasadne, że ta wyjazdowość i to położenie no jest zasadne, żeby ten samochód tam wszedł. Natomiast oczywiście no, są jednostki spoza KSRG, oczywiście gotowości operacyjnej, natomiast z racji swojego położenia gdzieś tam tych zagrożeń gdzieś mniej jest, przez to jest mniej wyjazdów, więc no, w tym momencie zasadne jest, żeby przekazywać taki sprzęt właśnie tam i żeby to właśnie tak funkcjonowało. I myślę, że fajnie, że się tak stało. No,
Pani wójt też poruszyła sprawę gdzieś tam właśnie Nowego Bystrego. Też przy tej okazji chciałem powiedzieć, że generalnie polityka teraz zakupu samochodów jest taka, że gdzieś tam no, ma być odbudowywana gdzieś ta flota Państwowej Straży Pożarnej. Większe te środki mają iść. Z tego powodu no, mniejsze są środki na przynajmniej w tej ścieżce przez Państwową Straż Pożarną na zakupy dla OSP. I tak też będzie w tym przyszłym roku, 2022 roku, gdzie na chwilę obecną planowany jest zakup około 16 samochodów w ogóle w Małopolsce do OSP, więc tak naprawdę wychodzi jeden, a nawet może i niektóre powiaty mniejsze nie dostaną tego samochodu do OSP, więc no, tych finansów jest mniej i tutaj no, też myślę, że jakieś też przyszłościowe też rozmowy, a ten jest tak, że gdzieś tam no, też otwiera się możliwość zakupu tego samochodu dla OSP Nowego Bystrego. Oczywiście przy tym wkładzie własnym, reszta środków finansowych jest po stronie tutaj ścieżki Państwowej Straży Pożarnej, więc dla informacji to będzie jeden samochód jest przewidziany na powiat w ogóle, także no tu też trzeba się albo cieszyć, albo nie, że jakieś tam środki trzeba dać, ale myślę, że widzimy, że jest mało tych jednostek do zakupu, więc tym bardziej gdzieś tam no, otwiera się to finansowanie. Ja jeszcze raz dziękuję właśnie za to zrozumienie, za wszelkie przejawy tutaj w kwestiach właśnie dofinansowania. No przede wszystkim jednostek OSP, bo one tutaj działają na terenie gminy, ale no każdy też kolejny sprzęt w jednostkach OSP to jest też dla nas jako Państwowej Straży Pożarnej duże wzmocnienie, bo przecież współpracujemy razem. Ci druhowie się przewijają tutaj i nawet wśród radnych i w różnych aspektach, więc jak najbardziej jest to zasadne. Korzystając również, że jesteśmy praktycznie w końcówce, dziękować za współpracę pani wójt, za bardzo dobrą współpracę, za współpracę tutaj w różnych aspektach z państwa radnymi. I w roku tak naprawdę dla nas, przynajmniej dla powiatu, rokiem spokojnym, pomimo że anomalie były, dotykały może w większym stopniu wyjazdowość masowa może innych powiatów, nas można powiedzieć troszkę oszczędziło w porównaniu do poprzednich lat i życzę sobie, ale również tutaj dla powiatu, dla waszej gminy, żeby rok był rokiem spokojnym. Przede wszystkim zdrowym, spokojnym i żeby to poczucie bezpieczeństwa tutaj lokalnego społeczeństwa cały czas rosło, między innymi poprzez właśnie tutaj to, że tą świadomość, że ktoś nad tym czuwa, że no trzeba tu przyznać, trzeba to podkreślać zawsze, że na chwilę obecną nie ma bardziej mobilnego podmiotu, można powiedzieć, w skali kraju niż jednostki OSP, które w tak krótkim czasie z taką ilością sprzętu i ludzi może jak gdyby prowadzić jakiekolwiek działania, więc tym bardziej tutaj myślę, że jest warte te jednostki docenienia. Także dziękuję bardzo. Jeśli przy tej okazji są jakieś pytania do mnie, to chętnie odpowiem. Jeśli nie, to przeproszę, bo jeszcze mam kolejne spotkanie. Między innymi właśnie tutaj w bardzo ważnym aspekcie też dla gminy, ale dla jednostek OSP. Pewnie Państwo słyszeli, że pan prezydent podpisał już ustawę o ochotniczych strażach pożarnych, więc wiąże się to z kolejnymi zadaniami, jak gdyby zwiększoną ilością zadań, no, przede wszystkim dla Państwowej Straży Pożarnej, między innymi o aspekt w kwestiach dodatkowych tych pieniążków na te emerytury dla właśnie druhów OSP, więc no i szereg innych aspektów, które ta ustawa jak gdyby obejmuje. Dziękuję bardzo.
Panie komendancie, proszę jeszcze usiąść na sekundkę. My też z całego serca dziękujemy za te słowa, które nam pan tutaj powiedział. Tak samo za życzenia. No i też mogę śmiało powiedzieć, bo radnego ze Stasikówki dzisiaj nie ma, ale też dziękuję za Stasikówkę, że ten samochód będzie w tej Stasikówce, bo też się należy każdej jednostce. Ja myślę, że taka współpraca jak najbardziej jest owocna między nami, między radą, między gminą, między strażą w Zakopanem Państwową. Tak samo życzymy wszystkiego najlepszego zdrowia i oby jak najmniej takich wyjazdów koniecznych było, tylko raczej takie wyjazdy paradne, żeby... No, takich wyjazdów było. I bardzo bym prosił jeszcze o zabranie głosu panią wójt. Panie komendancie, bardzo dziękuję za wszystkie życzliwe słowa w stronę naszego samorządu. Tak jak powiedziałam, w najbliższych dniach rozpoczniemy procedurę przekazywania środków i tak dalej. I mam nadzieję, że właśnie tutaj wspólnie będziemy się z druhami z OSP Stasikówce, z mieszkańcami cieszyć z tego naprawdę bardzo dobrego samochodu, który trafi do Stasikówki. Cieszę się również, że za sprawą tutaj pana komendanta mogłam też osobiście uczestniczyć w konsultacjach dotyczących tej ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Tam była taka bardzo, ale to bardzo merytoryczna dyskusja na temat tego, żeby właśnie między innymi zabezpieczyć od strony tej takiej bytowej, też socjalnej strażaków. I to jest bardzo ważne i dziękuję, że tutaj też mieliśmy takie wsparcie w postaci Państwowej Straży Pożarnej i tej dyskusji. Wiem, że to się wiąże dla Państwa z dodatkowymi zadaniami, ale myślę, że to tak właśnie powinno działać, że gdzieś te OSP są takim wsparciem w terenie dla Was i możecie działać. Bardzo dziękuję również za samochód do OSP Suche. Tak jak powiedziałam, jest to samochód operacyjny, który na pewno dobrze posłuży w naszej gminie. Cieszę się, bo to są takie dwa dobre, nie wiem, mogę to nazwać prezenty? No trochę za nie zapłacimy, ale no, wartość tych samochodów jest nieporównywalnie, szczególnie tego samochodu Renault, jest nieporównywalnie wyższa, w związku z tym trochę to traktujemy właśnie jak prezenty dla nas i dziękujemy bardzo i cieszę się, że tą kwotą, którą zabezpieczyliśmy w budżecie gminy, możemy też wspomóc Państwową Straż Pożarną. Także niech to wszystkim służy i też w imieniu, myślę, swoim, ale też Państwa radnych życzę Wam przede wszystkim bezpieczeństwa na służbie. Życzę tego, żebyście wszyscy bezpiecznie wracali do swoich domów, do swoich rodzin, żeby tych wyjazdów było jak najmniej. Czeka Państwa bardzo trudny okres sylwestrowo-noworoczny. Myślę, że wszyscy jesteśmy tutaj wyrazicielami takiej nadziei, żeby ten czas Sylwestra był czasem refleksji dla tych, którzy się bawią, bo dla Was to jest czas wzmożonej uwagi. Wielokrotnie się zdarzało na terenie Podhala, że właśnie odpalane race, petardy w sposób nieodpowiedzialny, blisko domów, pomiędzy domami powodowały pożary. Życzymy Wam, żeby tak nie było w tym roku i żeby mądrość ludzi jednak była, żeby rosła. I świadomość tych zagrożeń, które tutaj są. Bardzo dziękuję za całoroczną współpracę i liczę na to, że w przyszłym roku będzie ona co najmniej tak samo dobra jak teraz. Dziękuję bardzo. Ja tu jeszcze dwa słowa. Też miało mogę dodać to, co pan komendant powiedział, że mamy też komendanta gminnego Suchego, dlatego ten samochód tam trafia. Cieszymy się niezmiernie i też w imieniu komendanta Mieczysława, który ma dzisiaj służbę w Państwowej Straży, nie ma go, ale też śmiało mogę podziękować za ten wóz, który tam będzie w Suchym. Bardzo się cieszymy. Szanowni Państwo radni, ogłaszam dosłownie 5 minut przerwy. Dziękuję.
Szanowni Państwo Radni, wracamy do naszej dzisiejszej sesji. Zanim przejdę do punktu trzeciego, chciałem przywitać pana skarbnika Pawła Parę, który jest też z nami. Przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie z pracy wójta gminy Poronin za okres międzysesyjny. Bardzo proszę panią wójt o zabranie głosu. Państwo przewodniczący, Wysoka Rado. W dniu sprawozdania obejmuje okres od 25 listopada do 30 grudnia. W dniu 25 listopada odbywała się sesja. W tym samym dniu kolejny raz w pracach nad strategią rozwoju powiatu tatrzańskiego brał udział pan Maciej Dziuwas, mój zastępca. W tym samym dniu wieczorem odbyło się otwarcie Muzeum Techniki w Szkole w Zębie, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zębie. Muzeum nosi taką roczą nazwę Rupieć i byłam na otwarciu również z panem zastępcą, była pani sekretarz, była również pani wiceprzewodnicząca Rady. Bardzo gratuluję szkole, ogromny wkład pracy, ale wygląda to rewelacyjnie. Wszystkich państwa zapraszam, żeby obejrzeć to Muzeum Techniki. W dniu 25 wieczorem i wszystkim, że tak powiem, dziękuję radnym, którzy byli na tym spotkaniu oraz później na kolejnym, które odbyło się w filii GOKU w Suchem, mianowicie promocja książki Agaty Puścikowskiej Waleczne z Gór. Przypomnę, że dwie bohaterki tej książki związane są bardzo mocno z naszą gminą, mianowicie Antonina Tatar, patronka szkoły w Suchem oraz Helena Marusa-Żówna, patronka szkoły w Zębie. I było to też takie wyjątkowe spotkanie, które łączyło wielu naszych mieszkańców we wspomnieniach o kobietach, które wykazały się heroizmem w czasie II wojny światowej. 26 listopada spotkanie w sprawie zintegrowanych inwestycji terytorialnych, na których reprezentował mnie pan Maciej Dziubas. W tym samym dniu Katarzynki, czyli coroczna impreza organizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Poroninie. Ogromne podziękowania dla pani dyrektor Katarzyny Krzyściak, ale również dla Gminnego Ośrodka Kultury z panią Anią Malaciną Karpiel. Taka uroczystość, która już na stałe wpisuje się w ten taki klimat kulturalny naszej gminy. W tym samym dniu spotkałam się również z wykonawcą inwestycji Nowoczesny Urząd o wszystkich kwestiach związanych z poprawnym wprowadzeniem w zasadzie systemów dziedzinowych, ale też nad postępem prac, które się w tej chwili dzieją w tym zakresie. Wiem, że to nie są prace, które widać w terenie, ponieważ są to bardzo intensywne prace w wirtualnym świecie dotyczącym urzędu, ale które spowodują, że będzie mnóstwo nowych użyteczności dla naszych mieszkańców, kiedy nie trzeba będzie biegać z różnymi dokumentami, ale te dokumenty będą swobodnie funkcjonowały w sieci, bezpiecznie i będzie można wiele spraw załatwiać, o czym będziemy mówić na bieżąco. 29 listopada Forum Współpracy dla Podtatrza, na którym reprezentował mnie zastępca pan Maciej Dziubas, a ja spotkałam się z sołtysami i tutaj zasadniczo rozmawialiśmy o kwestiach mijającego roku, ale też kwestiach związanych z zimowym otrzymaniem dróg. W tym dniu odbyło się również nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki PPK. 30 listopada w OSP Bustryk spotkaliśmy się ze strażakami, żeby zobaczyć, jak przebiega u nich inwestycja dotycząca rozbudowy remizy. W dniu 1 grudnia gościłam pana wicemarszałka Łukasza Smułkę na terenie naszej gminy. Właściwie głównym tematem spotkania, oprócz inwestycji, które realizujemy przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego, były kwestie związane z rozbudową kolei na naszym terenie. 2 grudnia
podpisywana była umowa partnerska szkoły podstawowej w Suchym Lesie, ze szkołą w Suchym Lesie. Na tym spotkaniu reprezentował nasz samorząd zastępca pan Maciej Dziubas. Natomiast w tym samym dniu wraz z panią Stanisławą Słomką przekazywaliśmy sprzęt dla naszych jednostek, które są w krajowym systemie i odwiedziliśmy Nowe Bystre, OSP Ząb, OSP Poronin oraz OSP Murza-Sichle. Zasadniczo z dofinansowania zostały zakupione umundurowania bojowe oraz hełmy. Chyba zasadniczo we wszystkich jednostkach tak właśnie było. 3 grudnia podpisaliśmy umowę z firmą odbierającą odpady w naszej gminie z firmą Empol. W tym dniu również odbył się konwent w starostwie powiatowym w Zakopanem, ale spotkałam się również z prezesem PPK. Zasadniczo mówiliśmy o kwestiach inwestycyjnych na terenie naszej gminy, ale też ważną sprawą jest planowany przez nas zakup działki po byłej oczyszczalni ścieków, na której znajduje się nasz PSZOK. Własność tej działki pozwoli nam na rozszerzenie działalności PSZOK-u. Jest tam budynek, który będziemy mogli zagospodarować właśnie na te cele magazynowania i ewentualnego, nie chcę nazwać tego przerobem śmieci, bo to nie jest zadaniem naszej gminy, ale odpowiednie magazynowanie i może spowodować też troszeczkę zmniejszenie kosztów odbioru śmieci. Ale to jest sprawa przyszłości. Po zakupie działki będziemy podejmowali tam dodatkowe działania. 7 grudnia kolejne prace nad strategią rozwoju powiatu tatrzańskiego, w których kolejny raz uczestniczył mój zastępca, pan Maciej Dziubas. W kolejnym dniu, 8 grudnia, było spotkanie dotyczące realizacji projektów dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, na którym również reprezentował mnie pan Maciej Dziubas. Ja natomiast w tym samym czasie uczestniczyłam w przetargach ustnych. Przewodniczącym komisji przetargowej był pan skarbnik Paweł Para na wynajem lokali na terenie naszej gminy. W wyniku tych przetargów jeden z lokali, przedmiotem przetargu były 2 lokale oraz 1 teren potencjalnie do zagospodarowania. Na dzień dzisiejszy jeden z tych lokali już został wynajęty. W dniu 9 grudnia spotkaliśmy się w Komisji Infrastruktury. Bardzo dziękuję za obecność, dziękuję panu przewodniczącemu. To kolejne rozmowy o takich strategicznych tematach dotyczących planowania przestrzennego na terenie naszej gminy. Wiecie państwo, że trwają intensywne prace planistyczne, uzgodnienia. No i tutaj pomoc państwa radnych jest po prostu nieoceniona. W dniu 10 grudnia odbyło się spotkanie założycielskie tak zwanego podhalańskiego obszaru funkcjonalnego dotyczącego ZIT-u i na tym spotkaniu ustalono, że prezesem na ten najbliższą kadencję zostanie pan wiceburmistrz miasta Zakopane, pan Tomasz Filar. Jest to o tyle ważne, że w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych gminy z terenu Podhala, zgromadzone wokół miast, które tracą wpływy potencjalnie ekonomiczne, społeczne i tak dalej, to jest taka idea ZIT-ów, gminy wokół tych miast i same miasta mogą otrzymać spore dofinansowanie na takie strategiczne inwestycje. I to przyświecało, że tak powiem, powstaniu tego obszaru. I tak jak powiedziałam, rozważano
kwestię, czy przewodniczyć temu gremium będzie pan burmistrz Watycha, czy pan burmistrz Filar. Stanęło na tym, że jest to pan burmistrz Filar. Ja jestem przewodniczącą komisji rewizyjnej. 12 i 13 grudnia to drugi jarmark świąteczny w Poroninie. Wszystkim Państwu, którzy byliście, dziękuję za obecność. W okresie od 14 grudnia w takim dużym natężeniu spotykaliśmy się z wybranymi mieszkańcami naszej gminy i przekazywaliśmy paczki świąteczne. Mieszkańcy, u których gościli w szczególności mój zastępca oraz pani sekretarz, państwo sołtysi, państwo radni, to osoby, które zostały zaproponowane przez sołtysów naszych sołectw i to oni wskazywali na miejsca, w których warto byłoby się pojawić. Bardzo dziękuję tutaj moim współpracownikom za sprawną organizację tej akcji. W 15 grudnia spotkałam się z przedstawicielami OSP Nowe Bystre, z panem prezesem, z panem naczelnikiem. No nie ukrywam, państwo się domyślacie na pewno, co było tematem spotkania, bo nieodmiennie tym tematem są zwykle działania naszych druhów w kwestii pozyskania nowych samochodów. No i tutaj taki bardzo, bardzo wstępny etap rozmów z OSP Nowe Bystre. 16 grudnia otwieraliśmy, właściwie zakończyliśmy pierwszy etap rozbudowy budynku remizy OSP Bustryk. Przypomnę, że wartość tego zadania wynosi ponad 83 tysiące złotych. 30 tysięcy otrzymaliśmy dofinansowania z budżetu województwa małopolskiego. 17 grudnia spotkałam się z panem Andrzejem Pradziadem i Piotrem Gutem, organizatorami biegu Podhalańska, przepraszam, Sichlańska 15. I tutaj plany na ten rok są bardzo bogate, ma być to weekend biegowy, ale o wszystkich szczegółach będę Państwa informować od stycznia, kiedy te ukonkretyzują się wszystkie te założenia. 21 grudnia odbyła się komisja terenowa przy przejeździe kolejowym, w której uczestniczył pan Jan Majerczyk. 22 grudnia spotkałam się z panem starostą. Prowadzimy w tej chwili rozmowy o możliwości pozyskania pewnego terenu, który mógłby poszerzyć zasób, może nie tyle mieszkaniowy, ale komunalny naszej gminy. Jeżeli sprawy będą się układały po naszej myśli, w najbliższych tygodniach będę Państwa o tym informować. 23 grudnia przekazywaliśmy sprzęt dla OSP Małe Ciche. Były to kombinezony do ratownictwa wysokościowego. Przypomnę, że jednostka OSP w Małym Cichem jest jedną z nielicznych jednostek na terenie powiatu tatrzańskiego, w której druhowie mają uprawnienia wysokościowe i to jest o tyle bardzo cenne, że no mamy kilka wyciągów narciarskich, stacji narciarskich i pomoc tutaj naszych ratowników jest nieoceniona. Sprzęt został sfinansowany w całości przez Urząd Gminy. W tym samym dniu spotkałam się z panem komendantem Worwą na temat właśnie tutaj zasad przekazania samochodu średniego ratowniczego do OSP Stasikówce i właśnie rozmawialiśmy też o ewentualnych możliwościach przekazania samochodu operacyjnego na teren naszej gminy i takie wstępne rozmowy już były, gdzie ewentualnie mógłby ten samochód być skierowany, a już reszta tych rozmów, tak jak Państwo przypominacie sobie, była na komisjach.
W tym samym dniu, 23 grudnia, również byłam w Radiu Alex razem z rodziną państwa Łukasza Małgorzaty Płonków, z panem Grzegorzem Płonką, gdzie udzielaliśmy takiego długiego wywiadu na temat filmu Sonata, ale też na temat problemów dotyczących rodziny. I tutaj myślę, że jeżeli ktoś z państwa słuchał tego wywiadu, to również dużo nowych, wartościowych informacji się pojawiło na temat pana Grzegorza, ale też na temat państwa Płonków. 28 grudnia odbyły się komisje, natomiast 29, czyli wczoraj, wielkie wydarzenie w naszej gminie, w kinie Sokół. Bardzo tutaj dziękuję Towarzystwu Sokół za taką możliwość. Odbył się pokaz przedpremierowy filmu Sonata, na którym gościliśmy zarówno producenta filmu, reżysera pana Bartosza Blaszkę, producenta pana Marcina Kurka, ale również niektórych aktorów, między innymi odtwórcę roli pana Łukasza Płonki, pana Łukasza Symlata oraz odtwórcę roli Grzegorza Płonki, pana Michała Sikorskiego. Była możliwość spotkania nie tylko z osobami odpowiedzialnymi za realizację filmu, ale również z rodziną państwa Płonków. To wszystko odbywało się wczoraj w kinie Sokół o 19:00, natomiast tutaj w naszym urzędzie odbyła się konferencja prasowa na temat tego filmu. Mogliśmy posłuchać o planach dotyczących udziału filmu w festiwalach najbliższych, ale też o tym, jak film był przyjmowany zarówno na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, jak i na Kamera i Mycz w Toruniu. W związku z tym myślę, że czuję się naprawdę szczęśliwa, że taka forma też pokazywania wartości naszej gminy, ale też promocji stała się naszym udziałem. Czuję się z tego powodu bardzo, ale to bardzo zadowolona. Dzisiaj odbywamy sesję, natomiast chciałam też państwa poinformować, że absolutnie nie będę robiła żadnego podsumowywania, jeśli chodzi o inwestycje w tym roku. Natomiast tak bardzo najogólniej chciałam państwu powiedzieć o rzeczach, które odbyły się w ostatnim czasie. Mianowicie mamy w tej chwili wyłonione firmy zajmujące się zimowym odśnieżaniem dróg we wszystkich sołectwach. Ostatnimi sołectwami, których dotyczyły kwestie przetargowe, było sołectwo Ząb i Bustryk. Zawarliśmy w dniu 16 grudnia umowę z firmą Festbruck Jacek Kułach. Wartość umowy to 304 tysiące złotych, jeśli chodzi o Bustryk i Ząb. Wcześniej, po nierozstrzygniętych przetargach, tam zlecaliśmy odśnieżanie awaryjne. Od razu wyjaśniam, odśnieżanie awaryjne nie polega na tym, że jak zaczyna być źle, to jadą pługi, tylko to było stałe zlecenie dotyczące odśnieżania na tym terenie. Wcześniej odśnieżała firma pana Stachonia, a później pana Jacka Kułacha, a od 16 grudnia już według zawartej umowy. Przypomnę tylko, że w sołectwie Poronin, Stasikówka i Suche zimowym odśnieżaniem dróg zajmuje się firma usługowo-handlowa Wojciech Galica. Jeśli chodzi o sołectwo Małe Ciche i część sołectwa Murza-Sichle, dotyczy to w szczególności Lichajówek i Błocisk. Wykonawcą ZUD-u jest firma usługowo-handlowa Byga Adrian Gał. Sołectwo Murza-Sichle i część sołectwa Małe Ciche. Tutaj chodzi konkretnie o odśnieżanie zgorzeliska. Tutaj odśnieżaniem zajmuje się firma Śledź Marcin Śledź. Natomiast, tak jak już wspomniałam, w sołectwie Bustryk Jacek Kłach Festbruck. Natomiast jeśli chodzi o Nowe Bystre, to zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg firma Transport Drogowy Zimowe Utrzymanie Dróg Roboty Ziemne Tadeusz Hanusiak.
na naszych stronach internetowych, na portalu społecznościowym zamieszczamy wszystkie informacje dotyczące kontaktu z odśnieżającymi. Jeżeli Państwo zauważacie jakieś niedomogi w tych kwestiach, prosimy o sygnały do nas, do urzędu, do sołtysów, do radnych, żeby to odśnieżanie odbywało się jak najlepiej w kontekście zapowiadanych opadów śniegu, a teraz roztopów. Ta pogoda jest dosyć niestabilna i ważne, żeby było bezpiecznie na drogach. 21 grudnia zakończył się kolejny etap prac na linii kolejowej nr 99 Chabówka-Zakopane. W wyniku modernizacji tej linii kolejowej przejazd w 39 kilometrze, czyli nasz tutaj przejazd na Misiagach, został podniesiony do kategorii B z kategorii C, a to oznacza, że zamontowane zostały półrogatki, monitoring, oświetlenie, szerokość przejazdu została powiększona do 9 metrów. Te 9 metrów obejmuje jezdnię, pobocze plus miejsce pod ścieżkę rowerową. Zmodernizowano zostało również otoczenie stacji kolejowej. Jest nowy peron z oświetleniem, z infrastrukturą towarzyszącą. Od 22 grudnia zaczęły ponownie kursować pociągi na tej linii, żeby w miarę sprawnie dowieźć turystów w tym okresie sylwestrowo-noworocznym i feryjnym. Natomiast już od 1 marca ponownie ten ruch będzie ograniczony i wracają wykonawcy na teren inwestycji. I oczywiście nie od początku marca, ale w kolejnych miesiącach będzie po pierwsze realizacja peronu na Misiagach oraz realizacja przejścia w okolicach stacji kolejowej. Tak jak powiedziałam, w tej chwili jest tam przejście zastępcze, dosyć długie, ale na tym etapie inwestycji to czasowo organizowane przejście musi być. Nie było innej możliwości ze względów bezpieczeństwa. Później natomiast będzie normalne przejście bez przechodzenia po peronie. 23 grudnia podpisaliśmy umowę najmu na oprawę oświetlenia ulicznego. Słucham? Podpisaliśmy umowę najmu na oprawę oświetlenia ulicznego oraz umowę świadczenia usług oświetleniowych w zakresie podstawowym, czyli konserwacji tego oświetlenia ulicznego. To nam pozwoli na uruchomienie postępowania przetargowego na wymianę opraw oświetlenia ulicznego. Przyszły rok, proszę Państwa, to w naszej gminie rok pod znakiem kompletnej wymiany opraw, ale takim warunkiem, żeby to mogło być przeprowadzone, było właśnie uzyskanie zgody na dzierżawę opraw na istniejących słupach oświetlenia ulicznego. Na szczęście umowę się udało podpisać i będziemy mogli prowadzić inwestycje na majątku Tauronu Dystrybucja S.A. Wcale to nie było proste. W międzyczasie prowadzimy inwentaryzację tego oświetlenia. Jak mnie Państwo teraz zapytacie, jakiego rzędu to będzie liczba opraw wymienionych, nie wiem, ale na pewno będzie to kilkaset. Czy to będzie bliżej 500, czy 400, czy 600, trudno mi jest w tej chwili powiedzieć. Słucham? Wszystkie, które nie są nowoczesnymi lampami LED-owymi, a tych mamy na terenie naszej gminy bardzo mało, tylko inwestycje w ostatnim czasie to były już takie inwestycje w nowoczesną infrastrukturę oświetleniową. Natomiast większość oświetlenia na terenie naszej gminy to są stare lampy, jeszcze nawet z lat 70. Nie dość, że bardzo energochłonne, to często bardzo wadliwe. I to jest fatalne, że w okresie tym zimowym bardzo często jest tak, że na długości ulicy nagle przez ileś tam lamp nie świeci. No tak nie może być. Czyli tutaj są dwa czynniki, które powodowały to, że chcemy te inwestycje przeprowadzić. To jest inwestycja warta pewnie około 2 milionów złotych. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast
ten czynnik bezpieczeństwa, to jest podstawowy czynnik, a drugi to jest czynnik związany z ograniczeniem kosztów bieżących w energię elektryczną, bo koszty tej energii miesięczne są naprawdę bardzo wysokie. Liczymy na to, że w najbliższych latach one zdecydowanie spadną. W sytuacji, kiedy już ten audyt się zakończy, który w tej chwili przeprowadzamy, będziemy wiedzieć, jakiego rzędu mogą to być oszczędności. I chciałam jeszcze podkreślić, że w ramach tej inwestycji i tego przetargu, który będziemy ogłaszać na wymianę opraw, również do każdej naszej miejscowości zostaną zakupione iluminacje świąteczne. Przynajmniej komplet tych kilku iluminacji. W tej chwili jest mi trudno ocenić, jakie to będą koszty, ile tych iluminacji będzie. Natomiast pod kątem energii elektrycznej i oświetlenia będzie pewnie nam upływał ten przyszły rok. 29 grudnia, czyli wczoraj, ogłosiliśmy przetarg na, tu się uśmiecham do panów radnych z Nowego Bystrego, na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej imieniem Bronisława Czacha w Nowym Bystrem. Potężna, duża inwestycja, wymiana pokrycia dachowego, ocieplenie, wymiana instalacji grzewczych, częściowa wymiana stolarki. No jest to poważna inwestycja w szkole w Nowym Bystrem. Termin otwarcia ofert to 18 stycznia 2022 roku. Wcześniej myślę, że panowie radni się do mnie uśmiechają, ale pod maseczkami nie widać. Ale ja jestem tak samo zadowolona jak pewnie wszyscy mieszkańcy i panowie radni, że ta inwestycja będzie się też odbywała w przyszłym roku. Rozpoczęliśmy, wcześniej państwa informowałam, że otrzymaliśmy środki na inwestycje z zakresu wodociągów i obserwuję w ostatnim czasie w wielu naszych miejscowościach, ale nie tylko na terenie naszej gminy, ale generalnie na Podhalu i nie tylko, ogromne problemy z wodą. Dzieje się tak zarówno w spółkach, które świadczą usługi wodociągowe w niektórych naszych miejscowościach, ale również nasz zakład gospodarki komunalnej naprawdę boryka się z ogromnymi problemami dotyczącymi zaopatrzenia w wodę. Przypomnę, że w tym roku zrealizowaliśmy inwestycję modernizującą ujęcie wody na suchej wodzie, ale to jest ciągle za mało. Tych studni nam trzeba coraz więcej i no jakby nie czekając, bo nie ma na co czekać, bo tej wody jest naprawdę mało. Rozpoczęliśmy prace związane z budową dodatkowej studni głębinowej, która by zasilała część odbiorców w Suchem. No duży problem jest z wodą w Suchem. Nie od dzisiaj, i chciałabym, ale już od kilkunastu lat chciałabym ten problem rozwiązać. Przyznam szczerze, że tak, szacunkowy koszt tej inwestycji, którą już rozpoczęliśmy, to jest około 80 tysięcy złotych. Tam jest kwestia też pozyskania dzierżawy terenu pod budowę tej studni, ale, że tak powiem, odwierty są bardzo obiecujące i bardzo się cieszę, że to będzie taki dodatkowy zastrzyk, jeśli chodzi o wodę. Co nie znaczy, że nie projektujemy tych kolejnych działań, ponieważ no, zarówno Frączkówka, jak i inne tereny, też ząb jest w sferze naszych zainteresowań, jeśli chodzi o wiercenie studni. I to jest absolutnie też sprawa priorytetowa na przyszły rok, jeśli chodzi o naszą gminę. Przygotowaliśmy trasy biegowe. W tej chwili są trasy przygotowane na Malacinach oraz na stadionie. Jak tylko pojawi się możliwość po tym okresie roztopów na okres feryjny, takie trasy będziemy organizować w Zębie, a może też uda się w okolicach tutaj Murza-Sichla. Od razu rozwiewam wszystkie wątpliwości, jakie się też pojawiały na portalu społecznościowym. My nie jesteśmy gminą, w której prowadzimy, nie wiem, intensywne treningi zawodnicze i te trasy są rekreacyjne.
Przez wszystkie lata do tej pory było tak, że zakładaliśmy ślady tylko do klasyka. Teraz się pojawiła taka sugestia, żeby ewentualnie wzorem tras w Klikuszowej czy w Kościelisku, żeby poszerzyć te trasy biegowe również o taki pas do Łyżwy. To oczywiście my cały czas zbieramy te informacje, my się zaczynamy przygotowywać do sezonu zaraz po zakończeniu aktualnego zimowego, ale to się oczywiście będzie wiązało z wyższymi kosztami, najprawdopodobniej. Troszkę będzie trzeba trochę inaczej sprzęt ustawić, ale jest to możliwe. Tutaj też rozmawiałam z niektórymi z Państwa, że to jest możliwe i jak tylko taka okazja się nadarzy, to będziemy się starali te trasy robić tak, że amatorzy zarówno na nart do stylu klasycznego, jak i do stylu łyżwowego będą mogli na tych trasach sobie pobiegać. A póki co warto się nacieszyć tym, co jest, bo trasy są piękne widokowo. Też zakończyliśmy konsultacje dotyczące petycji, która była złożona, mianowicie oddzielenie fragmentu muru Zasichla do Małego Cichego, ale raport z tych konsultacji przedstawię Państwu w odpowiednim punkcie naszej sesji. To tyle z mojej strony. Jeżeli Państwo macie do mnie jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo Pani Wójt za obszerne sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Poronin za okres międzysesyjny. Szanowni Państwo Radni, czy są pytania odnośnie sprawozdania z pracy Pani Wójt? Nie widzę. Zatem kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdania z pracy Wójta Gminy Poronin za okres międzysesyjny, proszę o danie głosu. Kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Mamy wynik głosowania. Stwierdzam, że w tej chwili na 10 radnych, 10 radnych jest za przyjęciem sprawozdania. Tak więc sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie, Pani Wójt. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 4. Interpelacje i zapytania radnych. Jak sami już wiecie, na sesjach, gdzie zawsze powtarzam, interpelacje powinny być składane pisemnie. Takie interpelacje nie zostały złożone. Tak więc przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Poronin na rok 2021. Dodam, że na wspólnych posiedzeniach stałych komisji w dniu 28 szeroko te tematy były omawiane przez skarbnika, jak też i pytania ze strony Rady padały. Dlatego bardzo proszę o wprowadzenie do tej uchwały pana skarbnika Pawła Parę. Bardzo proszę. Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Poronin na rok 2021 był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji przedwczoraj. Zmiany wprowadzane tą uchwałą są zmianami porządkującymi budżet na koniec roku. Po stronie dochodów jest zwiększenie dochodów o 13 tysięcy złotych, zmniejszenie wydatków o kwotę 157 400, zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 170 400, zwiększenie rozchodów budżetu o kwotę 170 400, a 150 000 to jest zwiększenie rozchodów na spłaty kredytu, który przypadał na rok następny. Ponadto dokonano zmian w załącznikach, w załączniku dotyczącym wydatków majątkowych, w załączniku dotyczącym dotacji i w załączniku dotyczącym przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej. Po zmianach budżet gminy Poronin na rok 2021 przedstawia się
następująco. Dochody budżetu 66 309 177 zł 30 groszy, wydatki budżetu 72 293 811 zł 12 groszy, deficyt budżetu 5 984 633 82, przychody budżetu 8 248 107 74 i rozchody budżetu 2 263 473 92 zł. Tyle tytułem wprowadzenia do uchwały. Jeśli byłyby jakieś zapytania, to chętnie odpowiem. Może bym jednocześnie omówił zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Poronin, bo one są bezpośrednio związane ze zmianami budżetu. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest właśnie tymi zmianami w budżecie, które miały miejsce od ostatniej zmiany WPF-u 25 listopada 2020 pierwszego roku. Ta zmiana WPF-u aktualizuje kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2021 i w latach następnych. Zmiany w tym WPF-ie, jeśli chodzi o rok 2022, są zbieżne z tymi zmianami, które są w już przygotowanym, zmodyfikowanym projekcie uchwały budżetowej na rok 2022. W zakresie przedsięwzięć wieloletnich dokonano zmian limitów dla przedsięwzięcia Nowoczesny Urząd w gminie Poronin i przedsięwzięcia Termomodernizacja Budynku Użyteczności Publicznej w gminie Poronin oraz dodano nowe przedsięwzięcie Transgraniczna Akademia Biznesu w gminie Poronin i OBEC Bobrowiec. To dodanie tego zadania ma związek z tym, że część wydatków, która była planowana w tym roku, przechodzi na rok następny, podobnie zresztą jak w tamtych projektach. No jest przesunięcie wydatków z tego roku na rok następny. No ten WPF, zmiana tego WPF-u jeszcze będzie obowiązywała dziś, jutro od nowego roku powinien być już nowy WPF. Tyle tytułem wprowadzenia do tych dwóch projektów uchwał. Proszę Wysoką Radę o przyjęcie. Gdyby były jakieś zapytania, dodatkowa potrzeba wyjaśnień, to bardzo proszę o pytania. Szanowni Państwo Radni, czy są pytania do Pana Skarbnika odnośnie tych dwóch uchwał? Nie widzę. Tak jak Pan Skarbnik, ja też dodawałem, że na wspólnych posiedzeniach tej komisji szeroko były omawiane te tematy. Dziękuję bardzo Panie Skarbniku. Szanowni Państwo Radni, zatem kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Poronin na rok 2021? Macie to w druku numer 311A. Proszę o oddanie głosu. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Mamy wynik z głosowania. 10 radnych jest za przyjęciem tejże uchwały. Uchwała zostaje przyjęta jednogłośnie. Ja przeczytam jeszcze opinię ze stałych komisji. Uprzejmie informuję, że na wspólnym posiedzeniu stałej komisji Rady Gminy Poronin w dniu 28 grudnia 2021 roku wypracowane zostały następujące opinie i wnioski. Stałe komisje Rady Gminy Poronin pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Poronin na rok 2021. Jednogłośnie 10 za. Tak samo jak i na dzisiejszej sesji 10 radnych było za przyjęciem tejże uchwały. Odczytam treść uchwały. Uchwała numer 35/236/2021 Rady Gminy Poronin z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2021 oraz zmian w uchwale budżetowej na rok 2021. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego, to jest do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poronin. Mamy to w druku numer 312A.
też ten temat szeroko był omawiany przez pana skarbnika na wspólnych posiedzeniach stałej komisji, jak też i przed chwileczką, gdzie pan skarbnik powiedział o tej prognozie o WPF-ie. Odczytam opinię ze stałej komisji. Stałej komisji Rady Gminy Poroń uprzejmie uczestniczyć, że na wspólnym posiedzeniu stałej komisji Rady Gminy Poroń w dniu 28 grudnia 2021 roku wypracowane zostały następujące opinie i wnioski. Stałej komisji Rady Gminy Poroń pozytywnie zaopiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poroń jednogłośnie 10 za. Odczytam treść uchwały. Uchwała numer 34, tak, przez 307/2021 Rady Gminy Poroń z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poronin. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Proszę o oddanie głosu. Jest wynik głosowania na 10 radnych. 10 radnych jest za przyjęciem tejże uchwały. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Poronin na rok 2022. Mamy to w druku numer 313, a też ten temat szeroko omawiany był na wspólnych posiedzeniach stałej komisji. Bardzo proszę o wprowadzenie pana skarbnika do tejże uchwały. Panie Przewodniczący, Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Tak jak wspomniał Pan Przewodniczący, zmodyfikowany projekt uchwały budżetowej został omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 28 grudnia. W stosunku do projektu uchwały budżetowej, który został przesłany do RIO, były tylko nieznaczne zmiany w zakresie dochodów, zwiększenie o 250 tysięcy dochodów i zwiększenie o 250 tysięcy wydatków, a ma to związek z prowadzeniem do przyszłorocznego budżetu dochodów, które uzyskaliśmy na działania mające przeciwdziałać COVID. To jest 250 tysięcy, które otrzymaliśmy jako nagrodę za wyniki szczepienia, które dotyczyło określonego okresu w tym roku. Ponadto dokonano nielicznych modyfikacji w zakresie wydatków. Wprowadzono po przychodach dodatkowe 100 tysięcy złotych ogólnej rekompensujących utracone dochody. To jest subwencja ogólna w kwocie na zadania w zakresie wodociągu kanalizacji. Na kanalizacji będą to zrealizowane dochody w tym roku w kwocie 900 tysięcy złotych. Na zaopatrzenie w wodę będzie to kwota 2 068 009 złotych. Z tej kwoty 100 tysięcy złotych zostało wprowadzone do budżetu 2022 roku po wydatkach na opłacenie wykonania studni głębinowej na potrzeby zaopatrzenia w wodę miejscowości Suche i po przychodach o tyle zostały zwiększone przychody z tytułu nadwyżki budżetowej w WPF-ie. Ponadto w roku 2023 o 2 068 009 złotych zwiększono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Są to środki, które po dochodach zostaną zrealizowane w tym roku, ale wprowadzone zostaną do budżetu w 2023 roku po przychodach. O tę samą kwotę zwiększono wydatki majątkowe w 2023 roku. Te środki z tej uzupełniającej subwencji mają być wydane w roku 2024 na te dwa zadania, o których wspominałem. Ponadto, jeśli chodzi cały czas o te zmiany,
w roku 2022 zmniejszono rozchody budżetu o 150 tysięcy, a to miał związek z tym, iż zostanie nadpłacona jedna rata z kredytu przyszłorocznego w tym roku. To, co było wprowadzone poprzednimi uchwałami. Ponadto po przychodach zwiększono przychody z tytułu zwrotu udzielonej pożyczki w kwocie 20 400 dla Stowarzyszenia Nasz Poroń. Tyle jeśli chodzi w skrócie o te zmiany, które były w stosunku do projektu uchwały budżetowej, który został w połowie listopada przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej i do Wysokiej Rady. Także jak Państwo widzą, tych modyfikacji nie jest tak dużo i w takim skrócie zostały one omówione. Jeśli chodzi o projekt uchwały budżetowej, to Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą numer SO 11421/17/2021 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej gminy Poronin na rok 2022. Szczegółową sentencję uchwały mają Państwo na tabletach. Otrzymali Państwo wcześniej, także chyba, żeby była potrzeba odczytać, ale wydaje mi się, że takiej potrzeby nie ma. W każdym razie opinia jest pozytywna. Przechodząc do już takich kluczowych kwestii, jeśli chodzi o uchwałę budżetową, to co szczegółowo omawialiśmy na wspólnym posiedzeniu komisji, budżet gminy Poronin na rok 2022 przedstawia się następująco. Po stronie przychodów zaplanowano 56 692 975 zł i 52 grosze, z czego dochody bieżące stanowią 53 133 281 zł 61 groszy, a dochody majątkowe 3 559 693 i 91 groszy. Z kolei wydatki zaplanowano w kwocie 63 068 549 i 58 groszy, z czego wydatki bieżące to 50 437 673 zł 27 groszy, a wydatki majątkowe 12 630 876 zł i 31 groszy. Taka pierwsza uwaga. Budżet w kwotach nominalnych w zakresie dochodów i wydatków na rok 2022 jest zdecydowanie niższy od roku 2021, ale ma to związek przede wszystkim z dochodami i wydatkami na realizację programu Rodzina 500+. W roku 2021 przez cały rok było to zadanie realizowane przez gminę i koszt tego zadania to mniej więcej jest 13 milionów po stronie dochodów i wydatków. Z kolei w roku przyszłym zadanie to będzie realizowane do końca maja i na ten okres są przewidziane i dochody, i wydatki. Stąd tu taka różnica w kwotach nominalnych, jeśli chodzi o dochody i wydatki. Szczegółowe zadania inwestycyjne zostały zaprezentowane w załączniku numer 2.1. Jeśli chodzi o takie podstawowe inwestycje, to tu już jest wspomniane 100 tysięcy złotych na wykonanie studni głębinowej wody pitnej dla zaopatrzenia mieszkańców sołectwa Suche. Jest również modernizacja, utworzenie szlaku turystycznego, to jest z 461 745 tak zwanej tarczy górskiej. Kontynuacja zadania termomodernizacja budynków użyteczności publicznej to jest 1 135 275 zł 28 groszy. Kontynuacja projektu nowoczesny e-urząd, czyli modernizacja infrastruktury IT wraz z wykonaniem klimatyzacji w serwerowni to jest 1 479 167 zł 25 groszy.
To jest dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 300 tysięcy złotych, co na początku sesji zostało wyjaśnione. Myśmy w tegorocznym budżecie w marcu zabezpieczyli 300 tysięcy dla OSP Stasikówka. Później te środki 31 sierpnia zostały przekazane w budżecie jako dotacja dla PSP w Zakopanem. 25 listopada zostały te środki ściągnięte z racji tego, że zadanie będzie realizowane w przyszłym roku i są one w tej uchwale budżetowej na rok 2022. Szczegóły dotyczące tych wzajemnych rozliczeń dotyczących zakupu samochodu przez PSP Zakopane i Stasikówka i przekazaniem samochodu dla Stasikówki zostały omówione. I największe zadanie inwestycyjne w roku 2022 roku to jest budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Murzasichlu. To jest zaplanowana kwota 6 127 245 zł. Zadanie będzie jeszcze kontynuowane w roku 2023. Rozpoczęło się w tym roku. Całkowity koszt tego zadania to jest, to źle z grubsza kojarzy, to jest 13 milionów gdzieś 600 przy wsparciu 7 milionów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto, jeśli chodzi, to też już zostało wspomniane, w zadaniach inwestycyjnych jest zadanie modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego wykorzystująca technologię LED wraz z elementami iluminacji świątecznej na terenie całej gminy Poronin. To jest kwota 1 798 629 zł i to są środki, które pochodzą z tak zwanej z tej kwoty 2 360 tysięcy z groszami, które otrzymały gminy górskie no jako taką rekompensatę za sezon zimowy. Tyle jeśli chodzi o omówienie wydatków majątkowych. Jeśli chodzi o przychody i rozchody budżetu, to przedstawiają się one następująco. Przychody budżetu to jest 9 745 799 zł 19 groszy, z czego 7 317 984 19 to są przychody z nadwyżki. Tu są zarówno środki z tarczy górskiej, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jak i z tej uzupełnienia ogólnej. Ponadto do przychodów zaliczono spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich. To są głównie jednostki OSP i Stowarzyszenie Poroni. To jest kwota 427 795 zł. Ponadto zaplanowano kredyt długoterminowy w kwocie 2 miliony złotych. Jeśli chodzi o rozchody budżetu, to jest kwota 3 370 205 zł i 13. Znacząca część tej kwoty to, jeśli chodzi o spłaty, to będą środki otrzymane z refundacji poniesionych wydatków. Kwota 1 208 637 zł 16 groszy. To jest wyłączenie z artykułu 243 ust. 3 punkt 1 ustawy o finansach publicznych. W tej wysokości kredyt był zaciągnięty na tak zwane prefinansowanie i będzie spłacone z uzyskanych dochodów. Ponadto z wyłączenia jest też spłata raty kredytu w kwocie 272 369 90, a to dotyczy wkładu własnego na projekty z udziałem środków europejskich, gdzie finansowanie jest co najmniej 60%. Tyle jeśli chodzi o przychody i rozchody. Pozostałe załączniki obejmują już te informacje, które są obligatoryjne, jeśli chodzi o budżet gminy Poronin, czyli dochody, wydatki z administracji rządowej i tak dalej, i tak dalej. Tyle w takim telegraficznym skrócie, jeśli chodzi o
budżet roku 2022 roku. Może to być budżet trudny z kilku powodów. Z jednej strony, jeśli chodzi o dochody z PIT, one są niższe, ale one zostały zrekompensowane. Tyle, że te środki z subwencji rekompensującej utracone dochody z PIT myśmy już wprowadzili w tegorocznym budżecie. No też zobaczymy, jak się będzie zachowywał rynek, jak będą się kształtowane ceny dóbr i usług publicznych, jak będą koszty realizacji zadań gminy. No tu też żyjemy trochę w takiej niepewności. No niemniej trzeba być dobrej myśli i przy... No i oczywiście budżet będzie modyfikowany, jak Państwo wiedzą, bo tak, taka jest i praktyka, i taka jest konieczność, bo przychodzą nowe środki, przychodzą zmiany i budżet nie jest czymś takim, który jest raz uchwalony i do końca roku jest w miarę stały. No on się zmienia i podlega modyfikacjom. Średnio co miesiąc uchwałami Rady Gminy Poronin modyfikujemy budżet, a jeszcze w międzyczasie jeszcze zarządzeniami wójta są wprowadzane mniejsze zmiany. Gdyby były jakieś pytania i potrzeba dodatkowych wyjaśnień, to bardzo proszę. Szanowni Państwo Radni, czy są pytania do Pana Skarbnika odnośnie uchwały budżetowej Gminy Poronin na rok 2022? Tak jak już wspominałem, ten temat był szeroko omawiany na wspólnym posiedzeniu Stałej Komisji. Nie widzę żadnych pytań. Odczytam opinię ze wspólnych posiedzeń Stałych Komisji. Uprzejmie informuję, że na wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy Poronin w dniu 28 grudnia 2021 wypracowane zostały następujące opinie i wnioski. Stała Komisja Rady Gminy Poronin pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej Gminy Poronin na rok 2022. Jednogłośnie 10 osób za. Odczytam treść uchwały. Uchwała budżetowa Gminy Poronin na rok 2022 numer 44 przez 308/2021 Rady Gminy Poronin z dnia 30 grudnia 2021 roku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Proszę o oddanie głosu. Jest wynik głosowania na 10 radnych. 10 radnych jest za przyjęciem tejże uchwały. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poronin. Mamy to w druku numer 314a. Tak jak już wspominałem, do wszystkich uchwał ten temat też był szeroko omawiany na wspólnym posiedzeniu Stałej Komisji. Bardzo proszę o wprowadzenie Pana Skarbnika. Pani Przewodnicząca, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przygotowany projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Poronin jest zmodyfikowany w stosunku do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Poronin, który został przesłany do RIO i opiniowany. O te wielkości, które omówiłem przy omawianiu projektu uchwały budżetowej. Te zmiany zostały również naniesione. Projekt wieloletniej prognozy finansowej jest zbieżny z uchwałą budżetową na rok 2022 rok. Jeśli chodzi o projekt uchwały przesłany pierwotny do RIO, to on uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Również Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania deficytu
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Poronie na rok 2022 rok. O tym zapomniałem wspomnieć przy omawianiu budżetu, ale te opinie Państwo też Wysoka Rada otrzymaliście. Są to, tak jak wspominam, opinie pozytywne. Jeśli chodzi o projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Poronin, to omawialiśmy te kwestie dosyć szczegółowo na wspólnym posiedzeniu komisji. Odniósłbym się tak teraz do spraw fundamentalnych. Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana do roku 2036 w stosunku do zeszłorocznego WPF-u, to był rok 2032. Skąd takaż zmiana? Rok do roku 2030 jest ostateczna spłata zaciągniętych, jak i planowanych do zaciągnięcia w roku 2022, 2023 i 2024. Ma to związek z tym, iż w wieloletniej prognozie finansowej są również planowane nowe inwestycje, które jeszcze nie zostały rozpoczęte, ale montaż finansowy tych planowanych przedsięwzięć wymagał sięgnięcia po instrumenty dłużne. Jeśli chodzi o zadłużenie gminy Poronin, to jeśli Państwo zwrócą uwagę na to, co jest w wieloletniej prognozie finansowej, to ono wzrosło w stosunku do roku 2020, ale ma to generalnie związek z tym, iż pod koniec roku zaciągnięto dodatkowy kredyt w kwocie 1 600 000 zł, który w znaczącej większości, bo 1 530 000, zostanie spłacony w przyszłym roku z dochodów. Gdyby z projektów, na które środki zostały wydatkowane, w roku bieżącym, gdyby wpłynęła refundacja tych wydatków, taki kredyt nie byłby konieczny do zaciągnięcia i o taką kwotę byłby niższy dług, czyli on byłby na poziomie około 14 milionów. Przez ostatnie kilka lat właśnie w takim zakresie zadłużenie gminy Poronin się kształtuje, między gdzieś 13-14 milionów. Kwota 15-390 wynika z tego, iż trzeba było zaciągnąć dodatkowy kredyt, ponieważ nie otrzymaliśmy środków, a zostanie on spłacony w przyszłym roku. Stąd też bardzo wysoka kwota rozchodów budżetowych, 3 370 000 zł. Nie wpływa to znacząco na wskaźnik, ponieważ te kwoty podlegające spłacie w przyszłym roku podlegają wyłączeniu. Na koniec 2020 roku przy obecnym stanie wiedzy zadłużenie jest na poziomie 14 019 000 zł. Ono powinno wzrosnąć z kolei w roku 2023, a ma to związek między innymi z dużą inwestycją, którą realizujemy, czyli budowa szkoły w Murzasichlu. Koszt 13 milionów, ponad 13 milionów 600, gdzie uzyskaliśmy wsparcie 7 milionów złotych. To, co już wspominałem, po przychodach w roku 2023 roku zostały wprowadzone te dochody, przychody z nadwyżki budżetowej, które zostaną przeznaczone na zadania w zakresie wodociągu i kanalizacji. Jest to jakby wyrównanie ubytków w zakresie dochodów z udziału w PIT. Tyle, że to są środki znaczone, które trzeba będzie przeznaczyć na inwestycje, a według mojej wiedzy i oceny one bardziej będą potrzebne na wydatki bieżące, bo ubytek w PIT rzędu 1 200 000, 1 500 000 rocznie jest to bardzo znaczący ubytek, jeśli chodzi o dochody budżetowe, co przy rosnącej cenach, przy inflacji i przy przede wszystkim rosnących cenach wszelkich usług czy finansowania oświaty i zadań w zakresie pomocy społecznej, jest taką dosyć kwotą znaczącą.
ale to jest jakby perspektywa bardziej roku 2023 i lat następnych. No bezpośrednie konsekwencje zmian podatkowych w zakresie Polskiego Ładu. One, tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli chodzi o rok 2022, to zostały zrekompensowane ten ubytek PIT zwiększonymi środkami z subwencji, tyle że jednorazowej. Gdyby to było cyklicznie zwiększone, to by było bardziej korzystnie. Tak jak wspominałem, ostateczna spłata kredytów jest planowana na 2036 rok, ale to bardziej dotyczy tych kredytów, które dopiero będą zaciągnięte. Tam jest planowany kredyt 5 milionów w roku, 2 miliony w przyszłym roku, 5 milionów w 2023 roku, 2,5 miliona w 2024 i 2,600 w 2025. I te spłaty do 2036 roku bardziej dotyczą tamtych kredytów. Poza tym to umożliwia takie wydłużenie spłaty kredytu, elastyczność przy zmianach w zakresie rozchodów. Mamy tak skonstruowane umowy, że możemy występować do banku o przesunięcie terminu spłaty, gdyby się okazało, że jesteśmy blisko wielkości granicznych, jeśli chodzi o spełnienie wymagań dotyczących wskaźnika z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. W załączniku numer 2 przedsięwzięcia zostały zaprezentowane te zadania, które są zarówno realizowane, jak i te, które są planowane do realizacji. One są z podziałem na zadania bieżące i majątkowe, z udziałem środków europejskich i bez. I większość tych zadań jest tutaj kontynuowanych. Poza tym są pewne nowe zadania, które są przewidziane do realizacji w latach już 2023, 4, 5, 6, bo do tego okresu są wskazane przedsięwzięcia. Co jeszcze jest takiego istotnego? Ustawa o finansach publicznych narzuciła obowiązek wyboru wskaźnika w okresie przejściowym, to jest rok 2022-2025. Była możliwość wyboru wskaźnika albo 3-7-letniego do obliczania relacji z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. W przypadku gminy Poronin, podobnie zresztą jak w większości jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, korzystniejszy. I taki wskaźnik wybraliśmy. Ten wskaźnik z kolei jest wybierany i określany zarządzeniem wójta gminy Poronin. To zarządzenie numer 8 z tego grudnia 2021 roku. No i tyle. Tytułem wprowadzenia do projektu uchwały budżetowej. Gdyby były jakieś potrzeba dodatkowych zapytań i wyjaśnień, to bardzo proszę i proszę o przyjęcie przedmiotowej uchwały. Szanowni Państwo radni, czy są pytania odnośnie tejże uchwały, którą Pan Skarbnik przedstawił, wieloletnie prognozy finansowej gminy Poronin? Nie widzę. Dziękuję bardzo, Panie Skarbniku. Szanowni Państwo radni, odczytam opinię ze wspólnych posiedzeń stałych komisji. Uprzejmie informuję, że na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Poronin w dniu 28 grudnia 2021 roku wypracowane zostały następujące opinie i wnioski. Stałe komisje Rady Gminy Poronin pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poronin, jednogłośnie 10 za. Odczytam treść uchwały.
Uchwała nr 44/309/2021 Rady Gminy Poranin z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poranin. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Proszę o oddanie głosu. Jest wynik głosowania na 10 radnych jest za przyjęciem tejże uchwały. Stwierdzam, że uchwała została jednogłośnie przyjęta. Pani Wójt, bardzo proszę o dwa słowa. Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zarówno uchwały budżetowej, jak i uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Zawsze jest tak komfortowo, kiedy w nowy rok się wkracza już z taką uchwaloną, z uchwalonym dokumentem. Dziękuję za zrozumienie, za dyskusję na komisjach, ale też chciałam bardzo serdecznie podziękować panu skarbnikowi za przygotowanie tych uchwał, bo łatwo jest je przygotować, kiedy można, że tak powiem, snuć dalekosiężne plany i ma się dużo środków. Natomiast w sytuacji, kiedy my od wielu lat mamy bardzo niekorzystny wskaźnik dotyczący dochodów, wydatków bieżących, to planowanie jest naprawdę bardzo trudne i trzeba oglądać każdą złotówkę w budżecie kilka razy i tak ją lokować, żeby po pierwsze było to rozsądne, po drugie, żeby było to sprawiedliwe, no i zgodne z prawem. I to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne w przypadku naszego samorządu. Zauważcie Państwo, że mamy okres pandemii, a my z niczym nie zwolniliśmy. Jest mnóstwo inwestycji. Staramy się kontrolować maksymalnie wydatki bieżące i oszczędzać na wielu rzeczach, ale tam, gdzie jest mądrze oszczędzać, a nie na wszystkim. W związku z tym naprawdę panu skarbnikowi serdecznie dziękuję za to, że udało się ten budżet spiąć. Taka derka, o której się często mówi, ona jest zdecydowanie za krótka i we wszystkie strony by się chciało ją ponaciągać. Nie da się we wszystkie strony, ale dobrze, że udało się. Pewnie będzie musiało ulegać modyfikacjom, bo bez tego nie ma, ale takie modyfikacje budżetu to również taka żywa odpowiedź na okazje, które się trafiają dotyczące dofinansowania funduszy zewnętrznych, no ale też reagowanie na bieżąco na problemy, które się pojawiają bądź jakieś nowe możliwości. Bardzo serdecznie dziękuję. Powiem tak, my wiemy, kiedy nie należy skarbnikowi zawracać głowy i ostatnie tygodnie to był ten czas, kiedy go wszyscy traktowaliśmy na specjalnych prawach, ale on naprawdę bardzo ciężko wtedy pracował. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani Wójt. Ja też dodam dwa słowa od siebie. My też jako Rada, tak śmiało mogę powiedzieć, też dziękujemy i pani Wójt za potężną pracę, jak też i naszemu skarbnikowi Pawle. Dzięki serdeczne, bo duży wkład pracy. I tak jak pani wójt wspominała, ja też jak idę do biura rady odnośnie przygotowań uchwał, no to też czasami się obawiam, czy wchodzić do skarbnika, zawracać mu głowę, czy też nie. Także Pawle, dzięki serdeczne. Szanowni Państwo radni, ze względu na to, że przybyli nam następni goście na sesję, zrobimy 3 minuty przerwy.
Szanowni Państwo Radni, wracamy po kilkuminutowej przerwie do naszej dzisiejszej sesji. Zanim przejdę do porządku, chciałem przywitać gości, których mamy tutaj. Serdecznie witam. A jakich gości, to za chwileczkę dojdziemy do tego. Najpierw chciałbym, aby Wysoka Rada zagłosowalibyśmy za zmianą naszego porządku dzisiejszej sesji, żeby punkt 18 przenieść do punktu 9, a dalsze następne uchwały, żeby o jeden punkt były przesunięte. Zatem, Szanowni Państwo Radni, kto z Państwa Radnych jest za zmianą takiego porządku? Proszę o oddanie głosu, kto się wstrzymał, kto jest przeciw. Mamy wynik głosowania na 10 radnych. 10 radnych zagłosowało za zmianą naszego porządku. Zatem, Szanowni Państwo Radni, przejdziemy do punktu 9, tak jak zaznaczałem. Podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 w gminie Poronień rokiem Franciszka Łukaszczyka Tadego. Macie to w druku numer 324. I zanim oddam głos pani wójt, która jest inicjatorem tejże uchwały, za co serdecznie dziękuję pani wójt z całego serca za taką uchwałę, którą będziemy podejmować, gdyż jest to na pewno dobra wiadomość dla wszystkich, tym bardziej dla niektórych też starszych, bo też nie mogą nie znać pana Franciszka Łukaszczyka Tadego, jak też i dla młodzieży, która też się dowie, kim ten pan Łukaszczyk Tady był. No i te gości, których witałem przedtem, to jest właśnie rodzina pana Franciszka Łukaszczyka Tadego z Murzasila, jak też i tutaj z Tatrzańskiej. Także serdecznie was witam i oddaję głos pani wójt. Bardzo proszę. Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado, drodzy goście, przygotowaliśmy dla Państwa projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 w gminie Poronin rokiem Franciszka Łukaszczyka Tadego. Państwo wiecie, że takim moim marzeniem jest, aby gmina Poronin była znana i nie kojarzyła się li tylko jako Poronin z miejscem, gdzie kiedyś dawno temu było jakieś muzeum, ale żebyśmy wreszcie mogli nacieszyć się niesłychanym bogactwem naszej gminy, bogactwem ludzi, którzy tu bądź się urodzili, bądź też zamieszkali. I to jest nieprzecenione bogactwo. Uważam, że bardzo na terenie naszej gminy niedoceniane, a dowodem na to jest choćby osoba pana Franciszka Łukaszczyka, o której konia z rzędem temu, ile osób wie, kim jest ta postać i jak znamienitą jest na arenie nie tylko polskiej, ale i ogólnoświatowej. Jest jeszcze wiele innych postaci, które mam nadzieję dane mi będzie uhonorować w ten sposób, ale zaczynamy od postaci absolutnie wyjątkowej, absolutnie wybitnej. Dlaczego pan Franciszek Łukaszczyk? Otóż w 2022 roku przypada 125. rocznica urodzin Franciszka Łukaszczyka i jest to absolutny pionier radioterapii onkologicznej, ceniony lekarz, współzałożyciel i pierwszy dyrektor Instytutu Radowego w Warszawie. I tak naprawdę jest to osoba, która jest związana z wieloma miejscowościami na terenie naszej gminy. Bo po pierwsze, urodził się w Bustryku, ale jego przodkowie pochodzą i z Poronina, ale przede wszystkim z Murzasichla. Do szkoły chodził w Zębie i kończył 4-letnią szkołę ludową w Zębie. I
Później kontynuował naukę w Nowym Targu i w Zakopanem. Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale też na innych uczelniach europejskich, między innymi w Berlinie, w Hamburgu, w Sztokholmie. Ale to, co bardzo istotne i co chyba miało wpływ na dalsze losy nie tylko pana profesora, ale i przyszłości Polski, tej naukowej przyszłości medycznej Polski, było to, że Franciszek Łukaszczyk Tady odbywał praktykę w Instytut du Radium w Paryżu pod okiem samej Marii Skłodowskiej-Curie. Wielkim marzeniem Marii Skłodowskiej-Curie było to, żeby w Polsce utworzyć Instytut Radowy. Podjęła szerokie działania, również wyjechała do Stanów Zjednoczonych, aby zebrać środki na przekazanie radu Polsce. Bo rad to było to światełko, symbolicznie i nie tylko, które później mogło wskazać, mogło dać początek tej medycynie i onkologii w Polsce. I kiedy powstała myśl o utworzeniu Instytutu Radowego, pierwszą osobą, która też poniekąd nadanie Marii Skłodowskiej-Curie została brana pod uwagę jako dyrektor i współorganizator tego instytutu, był właśnie pan Franciszek Łukaszczyk. I z okazji otwarcia tego Instytutu Radowego w Warszawie Maria Skłodowska-Curie w 1932 roku, więc też piękna data jubileuszu powstania Instytutu Radowego będzie przypadała w przyszłym roku. Maria Skłodowska-Curie przekazała ponad gram radu na ręce dyrektora Franciszka Łukaszczyka. Wartość tego prezentu, tak go nazwijmy, to wówczas to było około 500 000 ówczesnych złotych. Dzisiaj to by były dziesiątki milionów. Szacuje się, że blisko 70 milionów złotych. Ten gram cudownej substancji w leczeniu onkologicznym. W czasie II wojny światowej pan profesor Łukaszczyk wykazał się niesamowitą odwagą, ponieważ dwukrotnie musiał ukrywać przed Niemcami rad. Pierwszy raz w czasie kampanii wrześniowej, kiedy wywiózł ten rad pod Warszawę i schował w domu jednego z profesorów, a później, kiedy podczas powstania warszawskiego, kiedy Niemcy likwidowali szpital, kiedy zabijali, mordowali chorych, profesor w sposób, no powiedziałabym, niesłychanie brawurowy wykradł ten rad z instytutu i przewiózł go w plecaku na Podhale i zakopał w ogródku w Poroninie. I wydawać by się mogło, że cóż z tego? No wiele z tego, bo ten rad, który został uratowany przed Niemcami, dał początek do tego, żeby można było tuż po wojnie wznowić leczenie pacjentów onkologicznych. I w 1947 roku nastąpiła reaktywacja Instytutu Radowego, a Franciszek został dyrektorem. W uznaniu jego absolutnych zasług w 1951 roku został członkiem Polskiej Akademii Nauk, od 1953 roku profesorem nadzwyczajnym. Nie da się też ukryć, że walka pana profesora o zachowanie radu dla polskiej nauki, dla polskiej medycyny zakończyła się dla niego tragicznie, ponieważ doprowadziła do poważnej choroby, do białaczki i w 1956 roku pan profesor zmarł, pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Poroninie. Pan profesor Franciszek Łukaszczyk-Tady został dwukrotnie odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi w 1938 i w 1952 roku oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1949 roku. Proszę mi wierzyć, rozmawiałam z wieloma nauczycielami, z wieloma młodymi ludźmi na terenie naszej gminy. Nie znają tak niezwykłej osoby. Historia życia profesora to jest historia na oscarowy film, ale jednocześnie uczy
takiej dumy i znaczy ja się czuję bardzo dumna z tego, że mieszkam w gminie, w której taka osoba po prostu się urodziła, nie wiem, tego ducha nabrała też takiej niezłomności pewnie i charakteru, ale jednocześnie wykazała się tak niesamowitą wiedzą. To pokazuje rzeszą młodych ludzi z naszych miejscowości, że z małego prowincjalnego społeczności, małej prowincjonalnej społeczności można osiągać szczyty nauki, wiedzy, rozwoju zawodowego. To jest niesłychanie inspirujące dla młodych ludzi. I moją wielką nadzieją jest to, że w tym roku 2022 będziemy mogli zgromadzić tyle informacji o profesorze i tyle razy przekazywać te informacje, czy to w formie konferencji, czy spotkań w szkołach, tworzenia też takich mini programów edukacyjnych, powstania publikacji o profesorze, że tak naprawdę przestanę się wstydzić za to, że profesor nie jest tak znany w naszej gminie, jak powinien być. I w związku z tym propozycja tutaj dla Państwa o przyjęcie tej uchwały, szczegółowy program obchodów tego roku przekażę Państwu w kolejnych tygodniach. Nie ukrywam, że chciałabym, to jest moje marzenie, mam nadzieję, że mi Państwo pomożecie w tym, żebyśmy mogli panu profesorowi stworzyć tutaj pomnik na terenie naszej gminy. I jaka będzie forma tego pomnika, to jest kwestia do wydyskutowania, ale myślę, że osoba ta zasługuje na to. Już od kilku dni, przygotowując Państwu uzasadnienie do uchwały, kontaktuję się z rodziną pana profesora, która jest rozsiana po Polsce, po świecie. Dzisiaj też mamy przyjemność gościć tutaj członków rodziny pana profesora i muszę powiedzieć, że jest ogromna radość, jest ogromna chęć współpracy. Już jestem umówiona na spotkanie w Warszawie, więc myślę, że to jest niesłychanie cenne, żebyśmy w tym czasie wszyscy spróbowali maksymalnie zmobilizować się do tego, żeby wszystko, co da się uchronić, a to jest związane z panem profesorem, żeby się to udało. Zdjęcia, dokumenty, wspomnienia, bo to bardzo ważne. Bardzo Państwa proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie Pani Wójt za wprowadzenie do tejże uchwały. Pani Wójta, jak ja już podkreślałem, to my dziękujemy za to, że Pani się podjęła tego kroku, że wreszcie ta osoba może być doceniona i wiedza jak najbardziej jest potrzebna dla szkół, dla maluchów, w takiej miniaturowej książeczce jakiejś, żeby dzieci i wszyscy mogli wiedzieć. Ja bym bardzo prosił z rodziny, kto by chętny był tutaj dwa słowa powiedzieć. Bardzo proszę Panią Joannę o podejście do pulpitu. Jak Pani będzie mówić, można maskę zdjąć. Szanowni Państwo, jako skromny przedstawiciel tej dużej, wielkiej rodziny, która jest rozsiana po całym świecie, jak Pani powiedziała, Pani Wójt. Chciałam serdecznie na ręce Pani Wójt złożyć podziękowanie i dołożymy wszelkich starań, żeby zebrać jak najwięcej materiałów i żeby to wszystko nam, jak to się mówi, udało. Serdecznie Pani Wójt dziękuję. Wojtuś, chodź. Panie Radny, Szanowni Państwo, Radni, proszę o powstanie. Cieszy mi się za inicjatywę, że ktoś się tego podjął. Wspierać. Dziękuję bardzo. Wielka przyjemność dla mnie. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Tak, bo my już praktycznie dziękujemy sobie, a jeszcze tu jest głos radnych, ale wiem po komisjach, że Państwo radni są też zainteresowani tą inicjatywą. Dziękuję Państwu. Bardzo. Dziękuję bardzo rodzinie właśnie stryja, tak? Bo to był stryj dla Was, tak. Rodzinie właśnie pana Łukaszczyka Tadego, że takie coś można kontynuować i tak dalej. Szanowni Państwo radni,
odczytam treść ze wspólnego posiedzenia, opinię ze wspólnego posiedzenia Stałej Komisji Rady Gminy Poronin. Uprzejmie informuję, że na wspólnym posiedzeniu Stałej Komisji Rady Gminy Poronin w dniu 28 grudnia 2021 wypracowane zostały następujące opinie i wnioski. Stałe Komisje Rady Gminy Poronin pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 w Gminie Poronin rokiem Franciszka Łukaszczyka Tadego, jednogłośnie 9 osób za. I teraz odczytam treść uchwały. Uchwała nr 310 przez 2021 Rady Gminy Poronin z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie ustanowienia roku 2022 w Gminie Poronin rokiem Franciszka Łukaszczyka Tadego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Proszę o oddanie głosu. Mamy wynik głosowania. Tak jak się można było spodziewać, jednogłośnie 10 radnych jest za przyjęciem tejże uchwały. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo radni, Panie Andrzeju, proszę o minutkę wyłączenia i zrobienia przerwy. Na minutkę. Dziękuję. I wracamy z powrotem do dzisiejszych obrad naszej sesji. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 43 przez 299/2021 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Mamy to w druku numer 315. Ten temat szeroko omawiany był na wspólnych posiedzeniach stałych komisji. Dlatego odczytam opinię z naszych komisji. Uprzejmie informuję, że na wspólnym posiedzeniu Stałej Komisji Rady Gminy Poronin w dniu 28 grudnia 2021 wypracowane zostały następujące opinie i wnioski. Stałe Komisje Rady Gminy Poronin pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 43 przez 299/2021 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo innej, od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jednogłośnie 10 za. Odczytam treść uchwały. Uchwała nr 311 Rady Gminy Poronin z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie zmiany uchwały nr 43 przez 299/2021 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, od nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Proszę o oddanie głosu. Mamy wynik głosowania na 10 radnych. 10 radnych jest za przyjęciem tejże uchwały. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 43 przez 300/2021 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu obliczania opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy Poronin. Mamy to w druku nr 316. Też ten temat był szeroko omawiany na wspólnych posiedzeniach stałych komisji, dlatego odczytam opinię ze wspólnych posiedzeń stałych komisji. Uprzejmie informuję, że w dniu 28 grudnia
2021. Wypracowane zostały następujące opinie i wnioski. Stałe Komisje Rady Gminy Poronin pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 43/300/2021 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu obliczania opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkanych przez mieszkańców gminy Poronin. Jednogłośnie 10 za. Odczytam treść uchwały. Uchwała nr 312/2021 Rady Gminy Poronin z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie zmiany uchwały nr 43/300/2021 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za komunalnymi oraz sposobu obliczania opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy Poronin. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Proszę o oddanie głosu. Dziewięć. Andrzej, czekamy na oddanie głosu. Mamy wynik głosowania. 9 radnych. Na 9 radnych, 9 radnych zagłosowało zdjęciem tejże uchwały. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w artykule 70a ustęp 3a punkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz form i specjalności kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Poronin. Mamy to w druku nr 317. Też ten temat szeroko omawiany był na wspólnych posiedzeniach stałej komisji, dlatego odczytam opinię ze stałej komisji. Uprzejmie informuję, że w dniu 28 grudnia 2021 wypracowane zostały następujące opinie i wnioski. Stałej Komisji Rady Gminy Poronin pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w artykule 70a ustęp 3a punkt 1 i 2 ustawy Karty Nauczyciela oraz form i specjalności kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Poronin. Odczytam treść uchwały. Uchwała nr 313/2021 Rady Gminy Poronin z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w artykule 70a ustęp 3a punkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela z form i specjalności kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Poronin. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Proszę o oddanie głosu. Mamy wynik głosowania. Na 10 radnych, 10 radnych jest za przyjęciem tejże uchwały. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości diet dla radnych. Mamy to w druku nr 318a. Też ten temat szeroko omawiany był na wspólnych posiedzeniach stałej komisji. Dlatego odczytam opinię ze wspólnych posiedzeń stałych komisji. Stałe komisje w dniu 28 grudnia 2021 zostały zaopiniowane pozytywnie. Projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości diet dla radnych jednogłośnie 10 za. Odczytam treść uchwały. Uchwała nr 314 Rady Gminy Poronin z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie zmiany wysokości diet dla radnych. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Proszę o oddanie głosu.
Wynik głosowania na 10 radnych. 10 radnych jest za przyjęciem tejże uchwały. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Poronin. Mamy to w druku numer 319. Też ten temat szeroko omawiany był na wspólnych posiedzeniach Stałej Komisji. Dlatego odczytam opinię ze wspólnych posiedzeń Stałej Komisji. Stałej Komisji Rady Gminy Poronin w dniu 28 grudnia 2021 pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Poronin jednogłośnie. Tak więc odczytam treść uchwały. Uchwała numer 315 Rady Gminy Poronin z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Poronin. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Proszę o oddanie głosu. Mamy wynik głosowania na 10 radnych. 10 radnych zagłosował za przyjęciem tejże uchwały. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Mamy to w druku numer 320. Ten temat także był omawiany na wspólnym posiedzeniu Stałej Komisji Rady Gminy Poronin. Pan geodeta nam przedstawił, o co chodzi. Tak więc odczytam treść opinii ze wspólnych posiedzeń Stałej Komisji, które odbyły się 28 grudnia tego roku. Stała Komisja Rady Gminy Poronin pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Jednogłośnie 10 za. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Proszę o oddanie głosu. Tak, mamy wynik głosowania na 10 radnych. 10 radnych zagłosowało za przyjęciem tejże uchwały. To jest uchwała numer 316 Rady Gminy Poronin z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Poronin w latach 2022-2026 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Poronin. Mamy to w druku numer 321. Też ten temat był szeroko omawiany na wspólnych komisjach naszych. Tak więc odczytam opinię ze wspólnych posiedzeń Stałej Komisji Rady Gminy Poronin, które odbyły się 28 grudnia tego roku. Stałej Komisji Rady Gminy Poronin pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Poronin w latach 2022-2026 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Poronin jednogłośnie 10 za. Odczytam treść uchwały. Uchwała numer 317 Rady Gminy Poronin z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Poronin w latach 2022-2026 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Poronin. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Proszę o oddanie głosu. Mamy wynik głosowania na 10 radnych. 10 radnych zagłosowało za przyjęciem tejże uchwały. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu następnego, jakim jest punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Poronin w sprawie ustalenia minimalnych stawek za najem i dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Poronin. Mamy to w druku numer 322. Tak samo na wspólnych posiedzeniach Stałej Komisji szeroko ten temat był omawiany, dlatego odczytam treść opinii ze wspólnych posiedzeń Stałej Komisji, które odbyły się 28 grudnia tego roku. Stałe Komisje Rady Gminy Poronin pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Poronin w sprawie ustalenia minimalnych stawek za najem dzierżawy gruntu stanowiący własność gminy Poronin jednogłośnie 10 radnych było za. Kto? Odczytam treść uchwały.
Uchwała nr 318 Rady Gminy Poronie z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Poronie w sprawie ustalenia minimalnych stawek za najem i dzierżawę gruntu stanowiący własność gminy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Proszę o oddanie głosu. Mamy wynik. Anio? Mamy wynik głosowania na 10 radnych. 10 radnych było za przyjęciem tejże uchwały. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 19. Sprawy bieżące i w sprawach bieżących informacja wójta gminy. A jeszcze mamy 18, tak, przepraszam, mamy jeszcze 18 punkt. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Mamy to w druku nr 323. Też na wspólnych posiedzeniach stałej komisji ten temat był szeroko omawiany, dlatego odczytam treść opinii ze wspólnych posiedzeń stałej komisji, które odbyły się 28 grudnia tego roku. Stała Komisja Rady Gminy Poronie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Jednogłośnie 10 za. Odczytam treść uchwały. Uchwała nr 319 Rady Gminy Poronie z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Proszę o oddanie głosu. Mamy wynik głosowania na 10 radnych. 10 radnych jest za przyjęciem tejże uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I teraz przechodzimy do punktu 19, co wspominałem, sprawy bieżące i sprawy bieżących informacja wójta gminy Poronie o wynikach przeprowadzonych i konsultacjach dotyczących zmiany granic pomiędzy miejscowościami Murza-Sichle i Małecie. Bardzo proszę, pani wójt. Państwo przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam Państwu raport konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic miejscowości Murza-Sichle i Małe Ciche. Podstawą przeprowadzenia tych konsultacji było zarządzenie wójta gminy Poronin z 24 listopada w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych. Przedmiotem konsultacji była zmiana granic pomiędzy miejscowościami Murza-Sichle i Małe Ciche przez odłączenie Błocic i Lichajówek, części wsi Murza-Sichle i włączenie ich do miejscowości Małe Ciche. Słowo wyjaśnienia do mnie wpłynęła petycja, którą przekazałam do Biura Rady, do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie właśnie, o której mówimy, czyli w sprawie odłączenia Błocic i Lichajówek do od Murza-Sichla i przyłączenie do Małego Cichego. Zgodnie z Państwa wolą tutaj mówię o komisji i o stanowisku radnych, przeprowadziliśmy konsultacje. I celem tych konsultacji było poznanie opinii mieszkańców na temat tej zmiany. Konsultacje były prowadzone w dniach od 25 listopada tego roku do 15 grudnia 2021 roku. Forma konsultacji. Były one prowadzone w formie ankiety pisemnej. W ankiecie należało odpowiedzieć na pytanie, czy jest pan za zmianą granic pomiędzy miejscowościami Murza-Sichle i Małe Ciche, poprzez odłączenie Błocic i Lichajówek, części wsi Murza-Sichle i włączenie ich do miejscowości Małe Ciche. Każdy mieszkaniec mógł wyrazić swoją opinię przy pomocy ankiety tylko raz. Ankiety w postaci papierowej mogły być dostarczone do Urzędu Gminy Poronin za pośrednictwem operatora pocztowego osobiście lub za pomocą osób trzecich na adres urzędu. Zasięgiem terytorialnym konsultacje były objęte
były to konsultacje, miały zasięg lokalny i były skierowane do pełnoletnich mieszkańców miejscowości Murza-Sichle i Małe Ciche, posiadających prawo wyborcze. Jak to było weryfikowane? Otóż oprócz imienia, nazwiska, również prosiliśmy respondentów o podanie numeru PESEL. Było to o tyle istotne, że zdarzały się ankiety, które wpływały do urzędu, które już po numerze PESEL-u widzieliśmy, że są to maleństwa, małe dzieci i tak dalej. No, wyraźnie było określone, że mają to być pełnoletni mieszkańcy miejscowości, to po pierwsze. Po drugie, zdarzało się też tak, że w niektórych miejscowościach, i to zarówno w Murza-Sichlu, jak i w Małym Cichem, jest spora frekwencyjność wybranych nazwisk, tak jak na przykład w Murza-Sichlu dotyczy to Łukaszczyków, w Małym Cichem Pawlikowskich i Żegleniów. W związku z tym bardzo często jest tak, że podobne imię i nazwisko nosi kilka osób w danej miejscowości. Stąd prośba o podanie numeru PESEL. Wszystkie ankiety zostały zweryfikowane. We wskazanym terminie, to jest w dniach od 25 listopada do 15 grudnia, do Urzędu Gminy Poronin łącznie wpłynęło 871 ankiet w postaci papierowej. Za zmianą granic pomiędzy miejscowościami Murza-Sichle a Małe Ciche opowiedziało się 306 osób. Przeciw zmianie granic pomiędzy miejscowościami Murza-Sichle a Małe Ciche opowiedziało się 508 osób. 57 ankiet było nieważnych. Tak jak już podkreślałam to wcześniej w informacjach, te 57 ankiet dotyczyło w szczególności osób, które nie są mieszkańcami nawet naszej gminy, pomijając już tutaj Murza-Sichle i Małe Ciche, ale też spora część to były właśnie ankiety dziecięce, bym powiedziała, gdzie ten PESEL wskazywał jednoznacznie i po weryfikacji u nas w referacie wiedzieliśmy, że nie są to osoby pełnoletnie. Niezależnie od wszystkiego te 57 ankiet nieważnych nie miałoby żadnego wpływu na wynik głosowania, ponieważ przewaga osób, które wyraziły zdanie na nie, wynosi ponad 200 osób. Co dalej? Raport nie musi być absolutnie wiążącą decyzją dla rady, dla wójta, bo niezależnie od wyniku tych konsultacji społecznych możemy uznać, że chcemy dalej prowadzić procedurę. Oczywiście będzie to wymagało od Państwa głębokiego zastanowienia się, tak? Co jest dobre i jak należy postąpić, bo z jednej strony mamy naprawdę sporą grupę osób, które są przeciwko tej decyzji. Jest też znacząca liczba osób, które są za. Jeżeli Państwo radni pozwolicie, to odłożylibyśmy decyzję o dalszych krokach w tej kwestii, powiedzmy sobie na wczesne miesiące tego przyszłego roku, pierwsze półrocze powiedzmy tego roku, kiedy już będziemy po zebraniach sołeckich, bo chciałabym do sprawy wrócić, zarówno w Murza-Sichlu, jak i w Małym Cichym, na zebraniach sołeckich. Jeszcze raz wyraźnie powiedzieć, z jakimi kosztami te zmiany by się wiązały, co one będą, jakie będą dawały argumenty za, przeciw i tak dalej, bo istotną sprawą dla wielu osób, i to było na zebraniu konsultacyjnym, które się odbyło w Małym Cichym, ale jeszcze przed, to nie wchodziło w procedurę tych konsultacji, ale takie informacyjne, powiedzmy, spotkanie się odbyło w jesieni 2021 roku, tego roku w Małym Cichym, i była grupa osób, która wyrażała zastrzeżenie, no kto za to zapłaci, za zmiany w ewidencji i tak dalej, już pomijam zmiany w dowodach. Bardzo
niebezpieczne byłoby to, żeby sądzić, że za to zapłaci gmina lub starostwo. No nie, nie mamy takich środków na dzień dzisiejszy, żeby regulować prywatne sprawy niektórych osób, tak? I sprawy geodezyjne, bo tak jak powiedziałam, często będzie się to wiązało ze zmianami we wpisach w księgach wieczystych. Nie może gmina tego pokrywać, bo nawet byłoby to niezgodne z prawem. Pewnie tu się zwracam w kierunku naszego pana mecenasa. I w związku z tym no, mieszkańcy muszą mieć na ten temat pełną informację. I myślę, że po pierwsze informacja o wynikach konsultacji, o wszystkich za i przeciw na zebraniach sołeckich mogłaby się później po odczytaniu protokołu zebrań sołeckich być może ułatwiłaby i mnie i Państwu decyzję w tym temacie. Jeżeli Państwo tak pozwolicie, żeby zostawić decyzję o dalszych krokach dotyczących sprawy przedstawionej w petycji skierowanej do naszego do wójta i do rady, to odłóżmy to na pierwsze półrocze 2022 roku i z takim wnioskiem chciałabym zakończyć ten raport. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani wójt za przedstawienie informacji odnośnie raportu, o których pani mówiła. No też jestem zdania, żeby to odłożyć w czasie i jeszcze na zebraniach wiejskich wysłuchać tak samo zarówno mieszkańców, jak i tej, tak i tamtej strony, tak? Przechodzimy do następnego punktu. Proszę. Chyba, że ktoś chciał z radnych jeszcze coś zabrać głos w tej sprawie? Dobra, zatem przechodzimy do następnego punktu. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Poronin za rok 2021. Pozwólcie, że odczytam sprawozdanie z pracy Rady Gminy Poronin za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 30 grudnia 2021. Szanowni Państwo Radni, na wstępie przypomnę, że Rada Gminy Poronin 7 kadencji została wybrana w wyborach samorządowych 21 października 2018 na okres 5 lat. W trzecim roku pracy Rady Gminy Poronin odbyło się 14 posiedzeń, łącznie z dzisiejszym, ze średnią frekwencją 86,67%. Podczas sesji radni podjęli łącznie w 2021 roku 102 uchwały, łącznie z tymi na dzisiejszej sesji. Uchwały te dotyczące regulacji prawnych życia publicznego w gminie Poronin w czasie nadal panującej epidemii koronawirusa, spośród których chcę przypomnieć kilka w sprawie. Zwolnień w podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Następnie przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za korzystanie w 2021 roku ze zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, likwidacji szkoły podstawowej w Majęcim i z oddziałami przedszkolnymi z siedzibą Majęcie 22-34-531 Murzasile, przekształcenia szkoły podstawowej imieniem ratowników tatrzańskich w Murzasilu z oddziałami przedszkolnymi z siedzibą ulica Sądelska 31-34-531 Murzasile poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczych przez tę szkołę pod adresem Małe Cie 22-34-537 Murzasile. Zwolnienia z opłaty za korzystanie z zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Poronin i zwrotu części tej opłaty. Zwolnień w podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Suche. Następnie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poronin, zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Poroninie za rok 2020. Podział zysku wypracowanego przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Poroninie w roku 2020. Ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia wodę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poroninie. Udzielenia wójtowi gminy Poronin wotum zaufania. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poronin za rok 2020.
absolutorium z tytułu wykonania budżetu uporanień za rok 2020, udzielania pomocy finansowej gminie Nowy Targ z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanych w pożarze mieszkańców miejscowości Nowa Biała w gminie Nowy Targ, udzielenia pomocy finansowej województwu małopolskiemu na wykonanie dedykowanego przejścia dla pieszych w kilometrach od 0 do plus 309 odcinka 015 drogi wojewódzkiej nr 961 w miejscowości Poronin, zniesienia części nazwy miejscowości wsi Suche, zmiany regulaminu dostarczania wody i doprowadzenia ścieków na terenie gminy Poronin, wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Podhalański Obszar Funkcjonalny, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej, przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poronin, przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poroniści P2 oraz sołectwa Stasikówka dla działek inwestycyjnych nr 518 i 507/2 obręb Poronin, rocznego programu współpracy gminy Poronin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, pakiet uchwał dotyczących gospodarki odpadami gminie Poronin, uchwalenie innego programu profilaktyki rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022, ustanowienie roku 2022 w gminie Poronin rokiem Franciszka Łukaszczyka Tadego. Spośród odbytej serii dwie miały charakter nadzwyczajny, to jest w dniu 10 lutego oraz 11 marca bieżącego roku. Mijający rok był również naznaczony panującą epidemią COVID-19, co wpłynęło na funkcjonowanie rynku gospodarczego, w tym branży turystycznej na Podhalu, która początkiem roku 2021 została ograniczona w funkcjonowaniu, co wpłynęło na kondycję finansową lokalnych przedsiębiorców, jak również budżetu gminy Poronin. Z racji tego, że samorząd gminy Poronin wyszedł naprzeciw naszym przedsiębiorcom, podejmując uchwałę, to jest zwolnień w podatku od nieruchomości, gruntu, budynków, budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej skazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Za okres styczeń, luty i marzec 2021 przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za korzystanie 2021 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych czy zwolnienia z opłat za korzystanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Z racji wprowadzonych restrykcji z powodu COVID-19 sesje Rady Gminy Poronin, jak również posiedzenia wspólne komisji były prowadzone z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa, które nakazują przepisy. Przypomnę, że na sesji w dniu 3 marca 2021 Rada Gminy Poronin podjęła stanowisko, iż zmiany restrukturyzacyjne szkół zaproponowane w uchwale Rady Gminy Poronin nr 32/221/2021, nr 32/222/2021 zmierzają do utrzymania w Majęciem i Stasikówce szkół podstawowych o niepełnej strukturze filialnych przez kolejne lata. Nie mają na celu likwidacji szkół jako takich. W dniu 6 czerwca 2021 Rada Gminy Poronin odbyła 38. zwyczajną sesję Rady Gminy Poronin przy udziale Rady Powiatu Tatrzańskiego oraz gmin wchodzących w skład Powiatu Tatrzańskiego, na której samorządy przedstawiły swoje rezolucje stanowiska w sprawie poparcia wystąpienia do Metropolity Krakowskiego z wnioskiem o ustanowienie świętego Jana Pawła II patronem Powiatu Tatrzańskiego. Następnie Rada Powiatu Tatrzańskiego podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia świętego Jana Pawła II papieża Powiatu Tatrzańskiego. Kończąc sprawozdanie, dodam, że jako przewodniczący Rady Gminy Poronin uczestniczyłem w uroczystościach organizowanych na terenie Gminy Poronin oraz Powiatu, obchodach świąt religijnych, państwowych oraz gminnych wydarzeniach. Uczestniczyłem również w wielu spotkaniach z mieszkańcami oraz podmiotami, do których byłem zapraszany przez wójta gminy Poronin w temacie planów zagospodarowania przestrzennego, reorganizacji szkół na terenie gminy, przekazaniu placu budowy szkoły w Murzasilu i przeprowadzce do budynku w Małym Cichym, prowadzonych remontów dróg gminnych, spotkań z mieszkańcami oraz innych wynikających z bieżących spraw prowadzonych w urzędzie gminy. Też dodam, że też uczestniczyłem właśnie, ale to już pani zastępca moja, pani Ania Zasada też powie, gdzie mieliśmy zaszczyt gościć w urzędzie pana premiera Mateusza Morawieckiego wraz z panią poseł, z panem senatorem, to o tym powie też szeroko pani Ania Zasada. Dziękuję koleżance wiceprzewodniczącej Rady Annie Zasadzie za pomoc przy prowadzeniu sesji, organizację i udział w porcie sztandarowym na uroczystościach, o których wspomniałem, jak również radnym, a w szczególności Janowi Antalakowi, Stanisławowi Kuli,
Pawłowi Pawlikowskiemu, Mieczysławowi Polakowi, Annie Skupień, Stanisławowi Staszlowi, Annie Zasadzie i Pawłowi Gałowi za najwyższą frekwencję na sesję Rady Gminy Porlin w roku 2021. Szanowni Państwo Radni, słyszeli te osoby, które wymieniłem, pozostałe jednak tę frekwencję nie wykonały taką, jakby się należało. To tyle, jeżeli chodzi o odnośnie sprawozdania. Teraz bardzo bym prosił o punkt, którym mamy sprawozdanie przewodniczących Komisji Spraw Stałych Komisji Rady Gminy Polnin za rok 2021. I bardzo bym prosił o odczytanie swojego sprawozdania koleżanki Anny Zasady z Komisji Edukacji, Polityki Społecznej i Praw Obywatelskich. Bardzo proszę. W skład Komisji Edukacji, Polityki Społecznej i Praw Obywatelskich Rady Gminy Poronin wchodzą Anna Zasada, Chowaniec Maciej, Kula Stanisław, Pawlikowski Adam, Pawlikowski Wojciech i Stanisław Staszel. W okresie sprawozdawczym Komisja Edukacji, Polityki Społecznej i Praw Obywatelskich Rady Gminy Poronin odbyła kilkanaście wspólnych posiedzeń z innymi komisjami Rady Gminy Poronin oraz kilka oddzielnych spotkań, na których na początku roku spotykaliśmy się w sprawie reorganizacji nauczania w szkołach na terenie gminy Poronin. Były poruszane tematy szkoły w Stasikówce, Murzasichlu i w Małym Cichym. Odbyliśmy kilka spotkań w tym temacie i podejmowaliśmy opinie. W sierpniu mieliśmy zaszczyt brać udział w uroczystości symbolicznego wbicia łopaty na budowie szkoły w Murzasichlu. W spotkaniu tym brał udział premier Mateusz Morawiecki, pani poseł Anna Paluch, pan senator Jan Hamerski, pan poseł Andrzej Gudmosowy. W lipcu mieliśmy spotkanie z dyrektorami i wicedyrektorami w sprawie wyników egzaminów ósmoklasistów. I 19 sierpnia miałam zaszczyt brać zaszczyt na uroczystości wręczenia nagród dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w egzaminie ósmoklasisty w roku 2020-2021. Dziękuję wszystkim radnym wchodzącym w skład Komisji Edukacji, Polityki Społecznej i Praw Obywatelskich za aktywność i udział w posiedzeniach komisji i owocną współpracę. W okresie sprawozdawczym jako przewodnicząca uczestniczyłam w takich imprezach jak Ludowe Dziedzictwo, spotkanie w filii Goku w Poroninie, otwarcie filii Goku w Suchym, Poronańskie Lato, Dzień Misia Miodu i Bartników, Totus Tus, Misterium Muzyczne w Kościele na Stasikówce, 120-lecie OSP w Poroninie, wyjścia ze sztandarem gminnym na różnego rodzaju okoliczności i otwarcie pamtraku w Poroninie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo koleżance Annie Zasadzie, przewodniczącej Komisji Edukacji, Polityki Społecznej i Praw Obywatelskich za swoje sprawozdanie. Bardzo bym prosił teraz o sprawozdanie koleżanki Anny Skupień, Komisji Skarg i Wniosków Petycji. Bardzo proszę. Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg i Wniosków Petycji Rady Gminy Poronin za rok 2021.
Komisja wniosku i petycji została powołana uchwałą numer 2/4/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 6 grudnia 2018 roku. W skład komisji wchodzą następujący radni: Anna Skupień, przewodnicząca, Jan Antolak, wiceprzewodniczący, Paweł Gał, Stanisław Pawlikowski i Jan Gut, członkowie. W roku 2021 komisja spotkała się na 6 posiedzeniach: w dniu 6 lutego, 2 marca, 29 marca, 27 kwietnia, 28 czerwca oraz 25 sierpnia bieżącego roku, w trakcie których przeanalizowała i zaopiniowała 2 skargi, 7 petycji oraz 1 wniosek złożony do Rady Gminy Poronin. Wszystkie skargi i petycje były wnikliwie analizowane i wyjaśniane. Ze względu na obowiązujące przepisy niektóre z tych skarg wniosków były przeprowadzone z ograniczeniem jawności. W dniu dzisiejszym, podsumowując rok 2021, chciałam serdecznie podziękować członkom skarg wniosków i petycji za aktywny udział w pracach komisji, wyrażoną troskę oraz zaangażowanie sprawy społeczności lokalnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, w roku 2021 komisja rewizyjna w składzie: Maciej Chowaniec, wiceprzewodniczący, Paweł Pawlikowski, Maciej Rybka, Andrzej Staszel, członkowie i Stanisław Staszel, przewodniczący, odbyła posiedzenie w dniu 27 maja 2021 roku, na którym omówiono wykonanie budżetu za rok 2020. Rozpatrzono roczne sprawozdanie finansowe gminy Poronin, sprawozdanie wójta gminy Poronin z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu. Komisja zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu za rok 2020 oraz złożyła wniosek do Rady Gminy Poronin o udzielenie wójtowi gminy Poronin absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Drugie posiedzenie komisji rewizyjnej odbyło się 18 października 2021 roku. Komisja rewizyjna przyjęła i omówiła informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Poronin za pierwsze półrocze 2021 oraz informację o przebiegu planów finansowych przez GOK, Bibliotekę Publiczną oraz SPZOS za pierwsze półrocze 2021 roku. Na obydwu posiedzeniach obecny był skarbnik gminy Poronin, pan Paweł Para, któremu bardzo dziękuję za dobrą współpracę. Za taką współpracę dziękuję również wszystkim członkom komisji rewizyjnej oraz protokołującej nasze spotkania pani Beacie Czubińskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo koledze radnemu przewodniczącemu Stanisławowi Staszlowi komisji rewizyjnej. Bardzo proszę teraz o czytanie właśnie swojego sprawozdania kolegę Macieja Chowańca, przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Planowania Przestrzennego. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, sprawozdanie z pracy Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Poronin w roku 2021. Poza wspólnym posiedzeniem wszystkich komisji mieliśmy posiedzenia komisji. Pierwsze było w dniu 19 lipca 2021 roku dotyczące rozwiązań układu drogowego w opracowanym planie zagospodarowania przestrzennego dla gminy Poronin. W ramach posiedzenia komisji wykonano analizę obecnego układu komunikacyjnego w poszczególnych sołectwach oraz w ramach tworzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaproponowano następujące zmiany: zmiana kategorii poszczególnych dróg, likwidacja części dróg, głównie dróg dojazdowych wyłącznie do jednej lub kilku działek, określenie maksymalnej szerokości dróg oraz określenie minimalnych odległości zabudowy od dróg.
Drugie posiedzenie komisji odbyło się 18 października 2021 roku. Było to posiedzenie wyjazdowe na osiedle Dudków w Nowym Bystrym dotyczące planów inwestycyjnych pana Krzysztofa Matyi wymagających zmiany zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium zagospodarowania gminy. W ramach spotkania pan Krzysztof Matyja przedstawił swoje plany inwestycyjne, budowa domu spokojnej starości. Jest to planowany budynek o znacznej kubaturze i powierzchni zabudowy. Komisja przedstawiła panu Krzysztofowi obecne możliwości zabudowy w ramach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nakreśliła główne problemy mające wpływ na planowaną inwestycję, takie jak uregulowanie drogi dojazdowej w stosunku do mapy ewidencyjnej, a rzeczywistym przebiegu drogi na odcinku około 1 km. Obecnie mała szerokość drogi umożliwiająca bezpieczne użytkowanie przy zwiększonym ruchu, w tym dostępność dla służb ratunkowych oraz brak kanalizacji sanitarnej w miejscu, gdzie jest planowana inwestycja. Trzecie posiedzenie komisji odbyło się 9 grudnia 2021 roku dotyczące propozycji rozwiązań w opracowanych planach zagospodarowania przestrzennego dla gminy Poronin. W ramach posiedzenia komisji dyskutowano nad zapisami nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w stosunku do przedstawionych propozycji właścicieli terenów wizualizacji planowanych inwestycji. Omawiano także rozwiązania związane z miejscami postojowymi przy stacjach narciarskich i wyciągach oraz ewentualnym dopuszczeniem w kilku miejscach w poszczególnych sołectwach terenów pod usługi związane z turystyką, które wymagają odmiennych i odrębnych zapisów miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto członkowie komisji uczestniczyli w posiedzeniu w filii GOK w Suchym 13 października. Było to spotkanie z wójtem gminy oraz planistami dotyczące omówienia analizy krajobrazowej dla planowanej inwestycji w Małym Cichym. I drugi raz było 8 listopada, również w filii GOK z planistami w sprawie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które są w opracowywaniu. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo przewodniczącemu Maciejowi Chławańcowi Komisji Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej i Planowania Przestrzennego. Bardzo bym prosił teraz o swoje sprawozdanie kolegę radnego przewodniczącego Wojciecha Pawlikowskiego Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, sprawozdanie z Komisji Pracy, z Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Gminy Poronin za okres 1 stycznia 2021, 31 grudzień 2021. Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Gminy Poronin została powołana uchwałą Rady Gminy nr 4/25/2019 w dniu 14.01.2019 roku. W skład komisji wchodzą przewodniczący Wojciech Pawlikowski, Antolak Jan Członek, Guty Jan Członek, Kula Stanisław Członek, Pawlikowski Stanisław Członek, Polak Mieczysław Członek, Zasadna Członek. W minionym okresie komisja spotykała się 12 razy w ramach Komisji Stałych Rady Gminy Poronin oraz raz oddzielnie w sprawie rozstrzygnięcia konfliktu interesów przy zakupie samochodu między OSP Stasikówka i OSP Nowe Bystre. Komisja w minionym okresie opiniowała uchwały i wnioski, które wpływały do Rady Gminy związane z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli gminy Poronin. Komisja brała aktywny udział w zebraniach, na których podejmowane były decyzje związane z wybuchem pandemii SARS-CoV-2. Na tych zebraniach omawiane były szczegóły współpracy gminy z jednostkami z OSP gminy Poronin, które mają brać czynny udział w walce z pandemią. To jest zabezpieczenie strażaków, środki ochrony indywidualnej podczas działań związanych z SARS-CoV-2. Komisja również cały czas monitorowała i doradzała różnym podmiotom gminy Poronin stan zabezpieczeń przed skutkami działania SARS-CoV-2. Komisja współpracowała z takimi podmiotami jak OSP, Ochotnicze Straże Pożarne gminy Poronin, Straż Gminna, Policja i Państwowa Straż Pożarna. Komisja również opiniowała wnioski poszczególnych jednostek OSP gminy Poronin w sprawach związanych z dofinansowaniem tych jednostek z budżetu gminy na zakup sprzętu i umundurowania niezbędnego podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Podsumowując, chciałem podziękować wszystkim członkom komisji, wszystkim radnym, na czele przewodniczącym Adamem Pawlikowskim, pani wójt Anicie Żegleń, wicewójtowi Maciejowi Dziubasowi, skarbnikowi Pawłowi Parze oraz pracownikom gminy Poronin za współpracę w tym trudnym okresie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo przewodniczącemu Wojciechowi Pawlikowskiemu z Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa i obywateli za swoje sprawozdanie. Bardzo bym prosił teraz o sprawozdanie przewodniczącego Andrzeja Staszla z Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Wójt. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska spotykała się w ramach stałego posiedzenia wspólnych komisji. Może zacznę od tego, że w tym roku udało się z takich priorytetowych rzeczy, to udało się zaktualizować drogę na Brylówkę do lasu. Tam była to droga we władaniu gminy. Teraz jest to już droga gminna. Została ona też poszerzona w parametrach obecnie takich już jakby nowych. Ludzie się pozgadzali, czy będzie to łatwiej na pozyskanie środków zewnętrznych, jakiś ten, czy też no ona już ma taki statut w parametrach obecnie wymagających, czy to przez starostwo, czy inne urzędy, jeżeli chodzi o inwestycje. Chciałem też podkreślić, że członkowie z Komisji Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa też są członkami Zarządu Głównego Wspólnoty Wiejskiej w Pięciu Wsi. Tutaj co udało się osiągnąć? Udało się osiągnąć to, iż mieliśmy dosyć sporo zebrań oficjalnych, jak i nieoficjalnych. Jedno z ważniejszych takich jakby osiągnięć Zarządu Głównego Wspólnoty Pięciu Wsi to jest konsensus pomiędzy sołectwami Suche i sołectwem Ząb. Sołectwo Ząb z sołectwem Suchem dogadało się, iż w ramach posiadanych udziałów sołectwo Suche przeniosło się na Małe Ciche. Znaczy się, przepraszam, po prostu umownie zostało to przez zarząd uzgodnione, iż gospodarowanie swoimi udziałami, jakie posiadamy w spółce, sołectwo Suche będzie na Małym Cichym, a sołectwo Ząb ma już w tym paśmie bałowskim. Udało się też wytyczyć granice już takie umowne gospodarowania na Małym Cichym i może przedstawię, ile jaki obszar dysponują poszczególne sołectwa. To jest tak, Suche ma 11 hektarów, Sierockie Ząb i Bustyk ma po 3,27. Co zostało? Zostało jeszcze wytyczyć jakby umowne granice gospodarowania w paśmie gubałowskim. No to jest chyba. A co jest obecnie prowadzone? Prowadzone jest obecnie aktualizacja statutu. Statut jest, aktualizacja nowego statutu jest potrzebna z dwóch powodów. Pierwszy to jest taki, że no po 5 latach uległy też zmianie różne własności, to znaczy niektóre osoby już, że tak powiem, są nieobecne na tym świecie, więc zostało to przekazane innym osobom, niektóre, że tak powiem, osoby też się zrzekły, także aktualizacja jest potrzebna i jest potrzebna jeszcze z drugiego powodu, to znaczy jest potrzebna do zmiany w wpisie w księgach wieczystych, bo tam jesteśmy władającym, a chcemy być jakby, żeby mieć w księgach wieczystych własność. Do czego to jest potrzebne? Własność jest potrzebna do tego, iż żeby móc jakby prowadzić działalność gospodarczą inną jak działalność leśna, to musimy mieć w księgach wieczystych własność.
Dlatego też podstawą jakby do zmiany wpisu w ewidencji w księgach wieczystych jest no właśnie zmiana tego. I prawnik, który tutaj prowadzi, no jakby nakazał czy zasugerował zmianę właśnie statutu. Czy priorytety na przyszły rok to właśnie ta zmiana tego statutu. No i jeszcze wydzielenie granic zewnętrznych i wewnętrznych w paśmie gubawskim. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo przewodniczącemu Andrzeju Staszlowi za sprawozdanie swoje. Szanowni Państwo radni, przewodniczący, których dzisiaj nie ma, to jest Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji Gminy przedstawią to sprawozdanie swoje na styczniowej sesji przyszłorocznej. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. To jest harmonogram pracy Rady Gminy Poronin na pierwsze półrocze 2022 roku. Szanowni Państwo radni, myślę, że zapoznaliście się, widzieliście ten harmonogram. Dlatego tutaj jest potrzebne głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem takiego harmonogramu, proszę o oddanie głosu. Kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Jest wynik głosowania na 10 radnych. 10 radnych jest za przyjęciem takiego harmonogramu. Stwierdzam, że harmonogram został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 20. Wolne wnioski. Ktoś z Państwa radnych w wolnych wnioskach chciał zabrać głos? Pani Wójt, bardzo proszę. Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado, w zasadzie kończymy ten trudny 2021 rok. Wydawać się nam mogło pewnie rok temu, że ten rok już będzie normalny, że będziemy funkcjonować tak jak przed marcem, którego to? 2020 roku, nie? Ale niestety to już półtora roku, właściwie prawie dwa lata, kiedy zmagamy się z pandemią, a to determinuje też określone trudności, czy to w funkcjonowaniu urzędu, czy też w prowadzeniu różnego rodzaju inwestycji. Oceniam jednak, że współpraca tutaj z Państwem, zaangażowanie wielu spośród Państwa, bo po Waszych sprawozdaniach było widać, że niektórzy z Państwa naprawdę wielokrotnie się tutaj spotykali poza wspólnymi posiedzeniami stałych komisji i pracowano nad różnymi zagadnieniami. A to oznacza, że niezależnie od okoliczności, warunków, pracujemy i no po prostu trzeba żyć dalej i nauczyć się żyć w takich dziwnych okolicznościach. Dziękuję Państwu za ten rok. To w mojej ocenie była dobra współpraca. Mam nadzieję, że ten przyszły rok nie będzie gorszy, że również uda nam się zrealizować wiele celów, o których myślimy, bo zapowiada się bardzo ciekawie inwestycyjnie znowu. Mam nadzieję, że wiele problemów uda się rozwiązać. Życzyłabym sobie dalszej dobrej współpracy z Państwem. Zawsze macie Państwo pełny wstęp do wójta czy też do zastępcy, jeśli tylko dostrzegacie konieczność rozmowy czy też rozwiązywania problemów. Nawet się długo nie czeka u mnie, jeżeli przychodzi radny, prawda? A tak w zasadzie to chyba się nie zdarzyło, że ktoś z Państwa nie został przyjęty, jeżeli sprawa nie cierpiała zwłoki. Dużo wyzwań przed nami, ale mam nadzieję, że tak jak ja, Państwo również cieszycie się z tych wyzwań. Dziękuję za to wszystko, co było w 2021 roku, za całą współpracę. W sposób szczególny chcę podziękować
panu przewodniczącemu, bo jest tutaj w zasadzie przy każdej okoliczności, kiedy jest potrzebny. Nie raz w tygodniu i nie dwa, ale naprawdę niemal codziennie przyjeżdża do gminy i czy to są problemy związane z mieszkańcami, czy też z funkcjonowaniem rady, urzędu i tak dalej, zawsze mogę liczyć na jego pomoc i wsparcie i taką mądrą radę i zaangażowanie. Naprawdę myślę, że wielu wójtów życzyłoby sobie mieć tak zaangażowanych przewodniczących rady. Dziękuję również zastępcy pani Annie Zasadzie, czyli wiceprzewodniczącej rady, za to, że wspomaga pana Adama Pelwikowskiego i też służymy radą w wielu kwestiach związanych z funkcjonowaniem samorządu. Dziękuję za państwa zaangażowanie. Dziękuję wszystkim przewodniczącym, wszystkim państwu. Niech to będzie dobry przyszły rok, zdrowy przede wszystkim, ale też taki, który pozwoli spełnić państwa plany, marzenia. I proszę potraktować to, co powiedziałam, jako formę naprawdę wielkiego podziękowania za to, że czasami tak mądrze zwracacie mi uwagę, że coś należy robić inaczej. Nie ma w tym zacietrzewienia, nie ma w tym politykierstwa, nie ma w tym niezdrowych ambicji. Czasami się różnimy tak mądrze, dobrze. Te dyskusje na komisjach bywają żywiołowe, bo ja też mam swój temperament niestety, ale zawsze to jest bardzo kulturalne i bardzo, bardzo takie inspirujące dla mnie i tylko i wyłącznie napędzające mnie do tego, żeby więcej i lepiej pracować. Bardzo serdecznie wszystkim państwu dziękuję. Również pani Beacie Czubińskiej, która czuwa tutaj nad państwem jak co roku i myślę, że ten rok też dla niej był ogromnie pracowity. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję bardzo pani wójt za takie podziękowania i życzenia. No my tak samo, ja też osobiście dziękuję za taką współpracę i pani wójt, i czasami to, tak jak pani wójt podkreślała, pani wójt ma gościa, ja się jakoś próbuję znowu wepchać, bo coś znowu mi się przypomniało i tak to wychodzi, ale to jest normalna sprawa. Wam radni tak samo dziękuję za współpracę, która jest między nami. Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że była owocna i życzyłbym sobie dalszej takiej współpracy, gdyż zawsze każdego radnego zdanie się liczy i zawsze podpowiedź jakaś jest od was tak samo. Tak więc do tego, żeby można było jeszcze lepiej pracować dla tutaj jako radnych i jako dla społeczności lokalnej, jak też urzędu naszej gminy. Dziękuję. Szanowni państwo radni, pozwolicie, że teraz przejdę, bo mamy sporo życzeń, które były w święta. Chciałbym też przeczytać pismo Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem. Szanowni państwo radni i pani wójt, w grudniu 2021 roku został przekazany Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem samochód typu SUV o numerze rejestracyjnym HPG i tak dalej. Zakup nowego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem bezspornie przełoży się na bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i turystów odwiedzających nasz region. Z uwagi na powyższe składam najserdeczniejsze podziękowania za okazane wsparcie finansowe w realizacji zadania pod nazwą współuczestnictwo w zakupie samochodu z osobowego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem. W poprzednich latach dzięki samorządom udało się nam uzupełnić braki zarówno w sprzęcie transportowym, jak i policyjnym, co znacznie poprawiło warunki pracy policjantów i pracowników naszej jednostki. Dziękuję za udzielone wsparcie oraz okazaną życzliwość. I tutaj podpisany pan komendant Dziekanowski. Dziękuję ja też za takie pismo, które mam tutaj. Proszę. No i ja myślę, że dalsza współpraca jak też ze strażą, jak i z policją będzie dalej tak w taki sposób bywa. Mamy sporo kartek, tak jak widzicie, z życzeniami na święta, na Nowy Rok. Tutaj były życzenia ze szkoły od pana Bronisława Chowańca Lejczyka z Radą Pedagogiczną oraz z uczniami Wesołych Świąt. To jest ze szkoły Słuchego. Następnie mamy, widzę tutaj z Parku Tatrzańskiego od dyrektora Szymona Ziebrowskiego, też radosnych świąt, wszystkiego najlepszego. My tak samo składamy wszystkiego najlepszego.
Dziękuję bardzo. To jest Staczeńskiego Parku. Następnie mamy od senatora pana Jana Hamerskiego też życzenia świąteczne i noworoczne, co też my czynimy i też życzymy wszystkiego najlepszego w dalszych owocnych pracach. Dziękujemy. Następne życzenia mamy od prezesa Związku Potalan Oddziału w Poronie, pana Bronisława Chowanica-Lejczyka, z życzeniami dla radnych, jak i pani wójt, jak też i całej gminy. My tak samo się dołączamy do życzeń i też przekazujemy takie życzenia dla Związku Potalan. Dziękujemy. Następne życzenia mamy od pani prezes z zarządu zespołu elektrowni wodnych Niedzica z życzeniami świątecznymi, za co dziękujemy. My też przekazujemy takie życzenia. Cieszymy się, że takie życzenia od pani też dotarły do nas. Następnie mamy życzenia od poseł na Sejm, od pana Patryka Wicher z życzeniami na święta, jak i noworoczne. Tak samo dziękujemy i też przekazujemy serdeczne życzenia. Następnie mamy życzenia też tutaj od pani poseł Anny Paluch dla nas wszystkich na święta i na Nowy Rok. My też przekazujemy serdeczne życzenia dla pani poseł. Dziękujemy za takie życzenie od niej. Następnie mamy życzenia tutaj z Ministerstwa Sportu i Turystyki od pana Andrzeja Guta Mostowego z życzeniami na święta, jak i Nowy Rok. Tak samo składamy serdeczne życzenia i dziękujemy za te, które doszły do nas od pana Andrzeja Guta Mostowego. Następne życzenia mamy od dyrekcji grona nauczycielskiego, pracowników szkoły oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Bystrym dla nas wszystkich na święta, jak i na Nowy Rok. Tak samo przekazujemy dla nich życzenia wszystkiego najlepszego od strony od rady i od pani wójt, od wszystkich pracowników gminy. Tutaj znowu mamy od pana Bronisława Chowanica-Lejczyka życzenia fajne. Tutaj zobaczcie sobie, które nam nadesłał na święta. Tak samo przekazujemy serdeczne życzenia. Następnie tutaj mamy znowu życzenia od dyrekcji nauczycieli, pracowników, uczniów dziecięcych zespołu szkół podstawowych w Zębie, za co dziękujemy. Tak samo składamy wszystkiego najlepszego na ten nowy rok. Następnie tutaj mamy życzenia od dyrekcji nauczycieli, pracowników oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Stasikówce. Też bardzo dziękujemy i też składamy wszystkiego najlepszego dla tamtej jednostki właśnie. I tutaj mamy następne życzenia od pani dyrektor Beaty Chałupki, Centrum Usług Wspólnych w Poronie. Życzenia dla rady, dla pani wójt. My też tak samo dołączamy się i składamy wszystkiego najlepszego dla pani dyrektor. Szanowni Państwo radni, w wolnych wnioskach chciał ktoś zabrać jeszcze głos? Nie widzę. Pozwolicie, że jeszcze na koniec ja od siebie też chciałem złożyć wszystkiego najlepszego w nowym roku, na nowy rok dla Państwa radnych, jak też dla pani wójt, dla pracowników gminy, no i dla społeczeństwa, które nas teraz może obserwuje na tej dzisiejszej sesji, żeby ten rok następny był jeszcze lepszy niż ten był. No przede wszystkim zdrowia, żeby to wszystko się skończyło jakoś dobrze i zdrowo. Dziękuję. Szanowni Państwo radni, zamykam, przechodzimy do punktu 21. Zamykam 44. zwyczajną sesję Rady Gminy Poroń odbytej w dniu dzisiejszym. Dziękuję.